Witajcie w Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Chrisem Wiciakiem. Tak, to jest podstawa. Ja myślę, że właśnie uwierzyć w to, nie że chcieć, albo marzę czy coś, nie. Tylko naprawdę uwierzyć na każdym treningu, właśnie cały czas sobie o tym przypominać, gdzie jest ten twój cel i do niego dążyć. Ja właśnie jak biegnąc na Boston, co ja zrobiłem, ja sobie duże kartki pisałem z tempem, na przykład jakie mam osiągnąć tempo, żeby pobiec na przykład 3.15, na przykład 4.37 i ja to miałem na ścianie naklejone, ja na to patrzyłem, mówię, muszę przebiec średnim tempem 4.37. Później jak biegłem 3, miałem złamać trójkę, to wiedziałem, że muszę pobiec 4.14 czy tam 4.13 i tak samo miałem napisane. Moja żona nieraz mówiła, co ty wyprawiasz, po co ty sobie to piszesz? Ja sobie robię takie, tak cały czas, do dzisiaj, na początku roku stawiam sobie cele, wpisuję sobie w zeszyt, który tutaj właśnie nawet mam koło siebie, co chcę osiągnąć na przykład w półmaratonie. Jak sobie napisałem, że chcę mieć 1.15, a miałem 1.17, przewracam kartkę, jest wpisane, jest osiągnąłem, a więc to są takie małe rzeczy, ale ja naprawdę to stosuję. Wtedy taka determinacja się objawia, nie tylko, że ja mówię, ale ja to robię. To był Chris Wiciak, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Chris jest niesamowitym gościem, który z niespotykaną na co dzień determinacją i wiarą w siebie dąży do wyznaczonego celu. Brzmi banalnie? Posłuchajcie tego. Chris zaczął biegać tuż przed 40 i nie był urodzonym talenciakiem. Jego pierwsze 3 lata biegania to powolne zmagania ze złamaniem 3 godzin w maratonie. Zebrane doświadczenie wykorzystał do tego, aby coraz lepiej się odżywiać, wybierać najlepszych dla niego trenerów i oszukiwać głowę, która błagała go, by zwolnił. Jest niesamowicie wymagający, niecierpliwy, a cel jest dla niego wszystkim. Nie ma półśrodków. Trenuje ciężko, czasem zbyt ciężko, do tego stopnia, że jego obecny trener Marcin Chabowski już kilkukrotnie chciał przerwać z nim współpracę. Są jednak rezultaty jego determinacji. We wrześniu zeszłego roku pobiegł maraton w 2 godziny i 39 minut, a półmaraton biega w godzinę i 15 minut. Od 15 miesięcy jest na bardzo wymagającej diecie witariańskiej, polegającej na tym, że spożywa jedynie surowe i nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego. Na tej diecie czuje się jeszcze silniejszy, a to mu się przyda, gdyż jego obecny cel to złamać w maratonie 2,5 godziny. Co potem? Potem ultra po górach, więc zapowiada się ciekawie. Posłuchajcie historii o drodze biegowej Chrisa. O jego walce z nadwagą i patentach, które stosuje, aby się zmotywować. A co motywuje go najbardziej? On sam, jego własna praca nad sobą i cele, które osiąga. Inspirujące jak jasny gwint. Posłuchajcie. Chris, witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę na spotkanie. Witam. Wydajesz mi się być bardzo ciekawym biegaczem, bardzo ciekawą osobą, bo rzadko można spotkać kogoś tak bardzo zdeterminowanego i dążącego do celu, także to jest bardzo, bardzo fajne. Czytałem twojego bloga i też widziałem live'a, którego miałeś 2 tygodnie temu czy tydzień temu ze swoim trenerem, z Marcinem Chabowskim, i to były bardzo, bardzo inspirujące treści, także no jestem strasznie ciekaw twojej historii. I fajnie, że nam się udało spotkać. Posłuchaj, no to opowiedz na początek troszkę o sobie, gdzie jesteś, czym się zajmujesz i jak wygląda twoje życie teraz. Od 21 lat mieszkam w Londynie, a w 99-98 się przeprowadziłem do Londynu, a tutaj osiedliliśmy się z żoną, mieszkamy, pracujemy, dzieci nam się, jedno dziecko nam się tu urodziło, jedno było malutkie, jak przyjechaliśmy, a na początku w ogóle nie zajmowałem się sportem, nigdy nie biegałem, może w szkole podstawowej tam troszeczkę, może coś tam biegałem i w piłkę przeważnie graliśmy, wiesz jak to było na emigracji, praca na początku, uczenia się języka, chodziłem do szkoły, żeby się uczyć języka, bo pojechałem bez angielskiego, a więc na początku było ciężko,
Później jak już było trochę lepiej, kupiliśmy dom, wszystko, to zacząłem się trochę zajmować może piłką nożną bardziej, ale już miałem trochę nadwagi przez ten okres. Nabyłem trochę nadwagi, już stałem się troszeczkę grubszy i tam coś pokopywaliśmy sobie w jakichś piątkach piłkarskich, Five and Side, i tam sobie pogrywaliśmy, a to tak było to dla relaksu. Później to przestałem robić, zająłem się bardziej pracą. Tam prowadziłem firmę bardziej konstrukcyjną, to są firmy konstrukcyjne, budowlane, i się bardziej tym zająłem, ale wiesz, dzieci rosły, przyszedł już trochę wiek średni, można powiedzieć. Dzieci powiedziały, że jakiś kryzys mnie chyba dopada, a mieliśmy więcej czasu z żoną i pewnego razu właśnie żona zaczęła biegać, tak sobie koło domu biegała, stwierdziłem, że spróbuję z nią przebiec, choć miałem problemy właśnie z nadwagą i z kolanami, a przebiegłem sobie pierwsze 5 kilometrów i tak mi się spodobało, poszłem na drugi dzień i tak powoli zacząłem to robić. Był to moment taki, to był 2013 rok, początek roku, gdzie powiedzieliśmy sobie, że muszę przejść jakąś tam metamorfozę, bo moja waga pokazała w styczniu 2013 115 kilo. A ile masz wzrostu? 1,84 m. Może nie byłem aż taki bardzo gruby, że wiesz, bo wzrost jest w miarę, jest wysoki, ale miałem już problemy z związaniem sznurówek, a więc naprawdę mi to ciężko było i w ogóle już jakieś choroby mnie łapały, źle się czułem, a więc stwierdziliśmy, że chcę zrzucić tą wagę. Co mogę powiedzieć? Ja to lubię coś, wiesz, mam taki charakter, że chciałbym coś szybko osiągnąć, a dlatego... Czyli niecierpliwy jesteś troszeczkę, tak? Niecierpliwy jestem, tak. Mhm. I w ciągu 12 tygodni zrzuciłem 12 kg. Zaparłem się, powiedziałem, że to zrobię. Nagrałem taki filmik sobie, żeby się bardziej zmotywować, bo chciałem mieć cel, ale też chciałem, żeby coś mnie zmotywowało. Na YouTubie nagrałem taki filmik, do dzisiaj jest, chyba tam trzeba wpisać Krys Wiciak dieta i wyskoczy taki filmik, tam chyba dwuminutowy, który właśnie mówię o tej swojej przemianie, że chcę schudnąć i chcę zrzucić wagę. A zrobiłem to w ciągu 12 tygodni, zrzuciłem prawie 30 kg i wtedy rozpocząłem jakby aktywny tryb życia, czyli siłownia, nie siłownia, choć ta siłownia nie do końca mi podchodziła, bo nie czułem tego, co nie wiem, że chodziłem z 2-3 miesiące i to już mi się jakoś nudziło, musiałem robić jakiś relaks, coś większego, bardziej. Ale co ci się nie podobało w tej siłowni? Monotonia bardziej, mi chodzi, że ciężary to nie były nigdy dla mnie jakieś takie, wiesz, nie to, jak wchodziłem na siłownię, to robiłem, wolałem sobie pobiegać albo na rowerku i bardziej to mi ciągło, więc jak mnie żona wyciągła na zewnątrz, mówi, chodź pobiegać, zobaczysz, pobiegłem raz, dwa, trzy, fajnie było i tak rozpocząłem powoli, ale bardzo wolno zacząłem biegać, naprawdę po 5, 6, 7, 10 kilometrów, to nie było jakieś tam od razu, jakiś tam przebojec, nie? Jasne, a powiedz jeszcze za dzieciaka, bo wspomniałeś, że trochę tam grałeś w piłkę, ale czy na przykład, nie wiem, rodzice zabierali cię gdzieś na spacery w góry albo jakieś w ogóle takie aktywności dłuższe? Aktywności co? Sportowe? Sportowe, na nartach dobrze jeżdżę. Od małego zawsze jeździliśmy, wiesz, jak kiedyś były zimowiska, no dzisiaj chyba są jakieś zimowiska, ojciec był, jak to się mówi, w armii zawodowym, a więc zawsze mieliśmy możliwość, że jeździliśmy na zimowiska, a w lato tak samo jeździliśmy w góry, mam rodzinę w Karpaczu, to tam często do chrzestnej jeździliśmy, a więc to były wędrówki, zimowe były narty, to była takie właśnie za małego. No i graliśmy, w szkole było takie coś, że właśnie zawsze byłem aktywny, zawsze w piłkę ręczną grałem, z piłki ręcznej jak stałem na bramce, to mnie trener wziął do klubu, do Pogoni Oleśnica na bramkarza, żeby grać w piłkę nożną normalnie, a więc jako mały tam gówniarz do 15 roku życia to aktywnie coś tam robiłem, ale nie jako biegi, tak. No ale zawsze jakaś tam baza jest. No, no tak, no to zawsze tam w sensie było, miałeś nie? Jakiś regularny trening, tak? Miałeś styczność z treningiem, z jakimiś tam... Tak. No, później... Jak wtedy do tego podchodziłeś? Też byłeś taki zajarany, czy raczej tak na luzie zupełnie? Nie, ja jak ogólnie podchodzę do każdego, to zawsze na poważnie, a więc byłem zajarany.
jeśli grałem, na przykład tak pamiętam, jak miałem 10-12 lat i jeździliśmy na zawody międzyszkolne, to zawsze startowałem w wyższej kategorii, zawsze jak chciałem, nie wiem, że były skoki w dal, czy jakieś tam biegi przez przeszkody, takie jakieś do 3 km maksymalnie było, to zawsze startowałem w grupie 2-3 lata starszej, gdzie chciałem się sprawdzić z nimi i dorównać tym lepszym. Tak samo było w piłce, mając tam 15 lat, już grałem z 18-latkami na bramce w juniorach, więc zawsze próbowałem jednak fokusować się na tym, co robię tak dokładnie. A na ile rywalizacja w tym wszystkim dla ciebie jest ważna? Bo robiłeś to dla siebie tak naprawdę, czy chciałeś się sprawdzić z innymi? Jak to u ciebie wygląda? Znaczy bardziej sprawdzić. Ja od początku, kiedy od małego chciałem być zawsze się rozwijać i być coraz lepszy. Jak skończyłem szkołę jedną drogą, szedłem do pracy, chciałem w tej pracy awansować i się bardziej rozwijać, a więc to były takie moje ambicje i to samo przerzucam na sport. Jeśli coś robię, to nie żeby coś komuś pokazać, tylko udowodnić sobie, że to potrafię i zawsze stawiam sobie poprzeczki naprawdę wysoko. Wysoko. No właśnie, to widać po twoim bieganiu, zwłaszcza po tym, co ostatnio wyczyniasz. Ale wróćmy na chwilę do tego początku, do 2013 roku. Pierwsze zawody, w jakich pobiegłeś? To był wrzesień, półmaraton, od razu półmaraton, bo od maja zacząłem już tak biegać, w kwiecień, maj dowiedziałem się, że koło domu biegnie taki półmaraton, no nieduży, tak na 6 tysięcy osób tam biegło wtedy, to był drugi półmaraton właśnie u nas na Ealing Broadway w Londynie, na zachodnim Londynie i to był wrzesień, koniec września, on jest w terminie zawsze berlińskiego maratonu, ostatni weekend września i tam wystartowałem. Przygotowywałem się sam, po prostu do tego momentu, tego półmaratonu nigdy nie przebiegłem tego dystansu 21 km, zawsze tam do 18 biegałem. Pobiegłem na wydę, naprawdę nie miałem pojęcia w ogóle o niczym, ale co sobie powiedziałem, założyłem się z kuzynem, że przybiegnę w pierwszej 500, co mi się wydawało wtedy, że będzie duży sukces jak na 6 tysięcy ludzi i że pobiegnę poniżej 1,40 w półmaraton, a stanąłem, można powiedzieć, w drugiej linii, nawet jako pierwszy amator od razu poszedłem na start naprawdę z najlepszymi, zaraz w drugiej linii stanąłem, nie mając pojęcia o niczym, wystartowałem jak na, nie wiem, na 100 metrów. Po pierwszym kilometrze już miałem dość. A to ładne. Ale wiesz, dobiegłem. Faktem ostatnich 500 metrów za bardzo już nie pamiętam. Pamiętam, że naprawdę już rękawami oddychałem, ale naprawdę już tak traciłem jakby świadomość, jak dobiegałem. Wiem, że mnie później teraz na mecie reanimowali lekko medycy. Dobiegłem w 1,36, co ktoś mi tam, miałem kumpla, który uprawiał triatlony już długie lata, powiedział, że jak na pierwszy raz, jak na to, co trenowałem, bo praktycznie nic nie trenowałem, tak sobie biegałem, to nie jest zły wynik, a więc wiedziałem, że coś tam mam i mnie ciągnie, co nie? Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że pobiegnę jakiś maraton, bo kończąc półmaraton powiedziałem, nie da się przebiec 42 kilometrów, bo byłem po prostu wykończony. No tak. No to niesamowita historia, bo rzeczywiście ile się przygotowywałeś do tego półmaratonu? Nie wiem, tak naprawdę było 3-4 miesiące, ale to takie naprawdę delikatne koło domu biegnięć, że biegłem na przykład, żeby przebiec na przykład 12 kilometrów, to ja sobie robiłem takie coś, biegłem 6 kilometrów w jedną stronę, i wiedziałem, że muszę wrócić drugie 6, bo do domu muszę wrócić, a więc ja sobie robiłem takie challenge, że a dzisiaj przebiegnę 15, to muszę 7,5 biegnąć w jedną stronę i później w drugą. Nie robiłem to w lupach, bo jakoś, nie wiem, psychologicznie nie mogłem do tego podejść, że może poddam się i wrócę do domu, jak będę przebiegał do domu, a więc biegłem daleko gdzieś od domu, żeby później wrócić do niego. Nie? A więc tak. A to już była faza twojego odchudzania? Tak. Ten okres półmaratonu? Jeszcze nie miałem może takiej wagi jak teraz, oczywiście miałem wtedy, ale już miałem wtedy 85 pod 90 kg, już miałem niską wagę, co nie?
Znaczy niską, no w nawiasie niską. Tak, 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 tak. A już no ale już pracowałeś nad wagą. Mhm. Tak, tak. A teraz ile ważysz, z ciekawości się spytam? 73-74. Ojej, no to jesteś szczupak straszny. No. To... Ale wiesz, jak przygotowuję się i chcę teraz coś więcej, to muszę jednak na tą wagę uważać i jeszcze zrzucić. Choć no chciałbym tak mieć 69-70, ale żona nie pozwala. To jeszcze wrócimy do tego. I no dobrze, i powiedz o tych wrażeniach z półmaratonu. Tak pomyślałeś, że to jest dyscyplina dla ciebie wtedy, czy jak do tego podszedłeś po mecie? Jak już dobiegłeś na metę, już jak cię reanimowali, to co sobie pomyślałeś, że zapisujesz się na następny bieg, czy... Tak, właśnie tak? Spotkałem tam jakieś trzy osoby, jakichś Polaków, po koszulkach tam poznałem i właśnie tak w rozmowie już szukałem, gdzie się można znowu zapisać tak naprawdę. Od razu na drugi dzień mówię, ja ciebie muszę się zapisać. I tylko nie na maraton, bo oni zawsze dawaj na maraton. No ja mówię, nie, to niemożliwe, żeby przebiec. Ja muszę przebiec jeszcze lepiej ten półmaraton. I wtedy zacząłem sobie jakieś książki kupować, bo oni mówili, że jakieś tam treningi robią sobie jakieś według jakichś tam tabelek gdzieś tam znaleźli. Zacząłem zagłębiać się w rodzaj treningu, zacząłem sobie kupować książki, zacząłem czytać i zacząłem sobie układać jakieś tam treningi lepsze i powiedziałem, że muszę zrobić to drugi raz i zacząć biegać i wtedy jak zacząłem trenować ponownie od razu, to coraz lepiej i wtedy podjąłem decyzję, zaraz na początku 2014 roku podjąłem decyzję, że pobiegnę maraton i wybrałem sobie Berlin. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jakoś trafiłem na Berlin, przyciągnąłem ten Berlin. Powiedziałeś o książkach, czy coś cię wtedy bardzo inspirowało z lektur? Czy miałeś jakiegoś swojego guru biegowego? Czy... Ja myślę, że Scotta Jurka przeczytałem pierwszego chyba. A czytałem tak samo o Kenijczykach. Nie miałem jakiegoś guru. Wiesz co, dużo czytałem o ultramaratonczykach amerykańskich. A więc bardziej właśnie to Badwater tak samo dużo czytałem. Takie historie właśnie tych amerykańskich ultramaratonczyków. A więc gdzie to mi się wydawało bardzo ekstremalne, bo to jest ekstremalne, ale wiesz, dla takiego, który nic dopiero zaczyna biegać i pokazują takie jakieś biegi gdzieś na pustyniach czy gdzieś tam, to jest coś niesamowitego i to bardzo inspiruje i nabierasz chęci, przynajmniej żeby spróbować coś tutaj na własnym podwórku zrobić. No dobrze, i jak się zacząłeś przygotowywać do tego maratonu w Berlinie? Jaką taktykę przyjąłeś wtedy? Wiesz co, zgłosiłem się do właśnie tego mojego takiego, miałem Angola, angielskiego kolegę, którym współpracowałem zawodowo i jak wiesz, się interesowałem wtedy sportem, bieganiem, on triatlony. Ja wtedy, wiesz, poznałem właśnie trochę triatlony, na czym polegają, na jak on to wszystko robi, bo na co dzień to robił, a no, był w miarę dobry, tam chyba w 9,5 godziny robił Ironmana, a więc ja się do niego zgłosiłem, bo on robił treningi biegowe tak samo i on mi mówi, a to dawaj, może tak samo pójdziesz w triatlony i zaczął mnie ciągnąć, żeby trochę triatlonów zrobić, jakieś sprinty małe i od razu właśnie on mi zaczął tłumaczyć trochę o treningach, o tym wszystkim i trochę się wciągnąłem, bo powiem, że zrobiłem kilka sprintu, zrobiłem dwie połówki Ironmanów, trochę tam pobiegałem, popływałem, pojeździłem na rowerze, bo bardzo rower mnie ciągnął. Okazało się, że on mnie naciągnął tak samo na rower w 2000, to już było zaraz po berlińskim maratonie, od razu mnie naciągnął na rower i okazało się, że lubię górki na rowerach, gdzie myślałem, że nie lubię górek, wiesz, że nie lubię się tak męczyć, a okazało się, że jednak ten pierwszy ból taki naprawdę poważny to poczułem na rowerze w górach, co nie? I to mi się bardzo spodobało, dlatego ja bazowałem przede wszystkim na jego pomocy na tych treningach biegowych i właśnie jak przygotowałem się do tego pierwszego maratonu, to tak samo sobie ściągnąłem jakiś, co to było, była... wzorowałem się, tylko nie pamiętam na gościu ze Szwecji, jakimś tam maratończyku, który miał naprawdę takie treningi zabójcze, gdzie trenowałem 7 dni w tygodniu, 7 dni bez żadnej przerwy,
przygotowywałem się i zbliżając się do Berlina, byłem przekonany, że pobiegnę go gdzieś tak na poniżej 3.30, 3.25, tak se obcelowałem. Napisałem sobie czasy, wszystko sobie tak przygotowałem się, ale to nie wypaliło. A dlaczego? Co tam się stało? Za szybko zacząłeś? Tak, czy... tak. Znaczy później, jak wiesz, zanalizowałem, może nie od razu, jeszcze miałem za małą wiedzę, dopiero po jakimś tam kilku miesiącach zacząłem sobie analizować, jak ja to zrobiłem, to po prostu pierwsze te 20 kilometrów po prostu no, przesadziłem, co nie? Nie dałem, że na 34 kilometrze już zaczęły mnie tak skurcze łapać, a na 38 upadłem i leżałem, bo nie mogłem nogami ruszać i mnie tak samo gdzieś masowali i dobiegłem, no, końcówkę już doszłem w 4 godziny pierwszy maraton, a więc dla mnie to była porażka, bardzo bolesna, bardzo mnie bolało, bo nikomu nie życzę skurczy, bo można być, nie wiem, nie mieć siły, ale jak już skurcze łapią, to nie możesz nawet stać na nogach i to były potężne bóle. Jak tam dobiegłem do mety, wziąłem ten medal, faktem była cała moja rodzina, wtedy przyjechała do Berlina, żeby mnie oglądać, rodzice, teście, wszystkich ściągnąłem. Powiedziałem sobie, że to nie jest mój ostatni raz, pomimo, że porażka, ja wiem, że potrafię biegać szybciej, i wiem, że potrafię ukończyć maraton w normalny sposób, czyli bez bólu, nie? I to była naprawdę dobra nauczka, że po prostu wiem, że byłem źle przygotowany i nie byłem przygotowany na to tempo, co chciałem biec. No i co dalej? Jakie decyzje podjąłeś wtedy? Zmieniłeś trening? Wyznaczyłeś sobie kolejny cel? Wyznaczyłem sobie kolejny cel, że pobiegnę w Londynie, u siebie w domu, nie? To był mój, miał być drugi maraton i to było od razu na wiosnę, od razu mówię, jadę za tym, wrzesień, koniec września, Berlin, od razu na wiosnę Londyn, wiesz, mieszkałem tyle lat tutaj, widziałem maratony i właśnie było głupio nie pobiec w Londynie, choć jak wiemy, bardzo ciężko się dostać do maratonów, ja dopiero później zacząłem patrzeć, jakie są w ogóle reguły, żeby dostać się do maratonu, bo myślałem, że sobie tak idziesz i biegniesz. Tak jak półmaraton sobie zapłaciłem i pobiegłem. Się okazało, żeby pobiec w londyńskim maratonie, musiałem się zapisać do charity, gdzie musiałem uzbierać ponad 1500 funtów. A ja jestem z takiego charakteru, że ja nie lubię chodzić i prosić o pieniądze, a więc w większości pieniędzy zapłaciłem sam z własnych z własnej kasy. Powiedziałem, że nie będę żebrał. Faktem tam żona powiedziała jakimś tam koleżankom swoim, to tam mi trochę dały pieniądze, ale wpłaciły na tę fundację. No, ja zbierałem na fundację dzieci niepełnosprawnych związanych ze sportem, ale wiesz, stwierdziłem, że jednak sam to zrobię. Później właśnie jak bardzo mnie to bolało właśnie ten system, że albo z losowania, gdzie jak zacząłem czytać, ludzie 10-15 lat co roku wysyłają na losowanie, nie dostają się, i z czasów takich, z czasów championships są czasy wiekowe, tak samo jeszcze entry. No i zacząłem czytać, ile musiałbym pobiec, żeby się dostać. Wiem, już byłem wtedy, miałem 40. Niecałe 40 lat miałem, wtedy właśnie mówię, no dobra, to czasy jeszcze były takie trochę wyrygurowane jak dla mnie, ale wtedy sobie powiedziałem, muszę zacząć szybciej biegać, żeby właśnie nie płacić za te biegi, żeby się kwalifikować do swojego wieku, lub jeszcze jak zobaczyłem, że jeszcze jest taki entrance, właśnie championship entrance, że wszyscy co przebiegną poniżej 2.45, to w ogóle mają wstęp, wiesz, praktycznie darmowy, tam 30 funtów płacisz, a więc mój cel wtedy się zrodził. Wiem, że muszę biegać szybciej i to była taka podstawa, że pobiegnę w Londynie szybciej i lepiej się przygotuję w ogóle właśnie poprzez lepsze treningi. Zacząłem robić już lepsze treningi. Prędzej nie robiłem żadnych interwałów. Naprawdę biegałem tylko, nie wiem, 20 km do pracy, 20 z pracy, 20 do pracy, jednym tempem, tam 5.0, 5.30 i nic więcej, co nie? Dopiero później właśnie pod Londyn zacząłem trochę interwałów, zacząłem jakieś tam inne rzeczy, roweru tak samo trochę używałem. No i pobiegłem ten Londyn
u siebie, już naprawdę, znaczy tak, przebiegłem go na negative speed pierwszy raz, w ogóle wiesz, dowiedziałem się, co to jest negative speed, jak biegnąć, jak biegają najlepsi, a więc pobiegłem bardziej ostrożnie pierwszą połówkę, a drugą połówkę pobiegłem aż o 5 minut szybciej, ponad 5 minut szybciej niż pierwszą, bo widocznie pierwszą za wolno pobiegłem, ale już naprawdę była różnica i dobiegłem do mety w 3:26, gdzie okazało się, że miałem lepszy czas niż mój ten kolega Angol, triatlonista, bo on pobiegł o 20 sekund wolniej, a więc go tam nawet wyprzedziłem o te 20 sekund, a więc byłem bardzo zadowolony i ten punkt był taki trochę zwrotny w moim bieganiu w maratonach. Wiedziałem, że chcę zrobić więcej maratonów i wtedy właśnie jeszcze w Londynie, robiąc Londyn, wiedziałem, że jest te Six Stars Majors Marathons i powiedziałem sobie, a więc jak już mam dwa w Londynie, to jeszcze tylko cztery zrobię i to dokończę. A więc zacząłem bardzo duży nacisk zrobić na te właśnie majorsy i dowiadywać się, jakie są kwalifikacje, jak się dostać. I ja automatycznie po tym biegu w Londynie wiedziałem, żeby jechać na przykład do Bostonu, muszę mieć 3:15 w moim wieku było, 3 godziny 15 minut, a ja miałem 3:26 i to był rok 2015, tak mówiłem, 15 biegłem Londyn i zacząłem trenować i się okazało 2015 później po Londynie, że zacząłem mieć coraz gorsze czasy, wystartowałem następnym jakimś maratonie, miałem jakiś właśnie coraz gorszy, pojechałem do Katowic, pamiętam, na maraton, gdzie przebiegłem znowu w 4 godziny prawie, pojechałem do Aten, gdzie miałem znowu prawie 4 godziny 3:50 i powiedziałem sobie, coś jest nie tak, coś... A co się stało właśnie? Nie zmieniłeś coś w treningu, czy się po prostu byłeś zmęczony? Tak, byłem, zajechałem się, po prostu treningami się zajechałem, ja strasznie dużo biegałem, jak na ten... Byłem zmęczony, ja nie dawałem sobie, myślałem, że jednak im więcej będę trenował, tym będzie lepiej i nie miałem żadnej ćwiczeń stabilizacyjnych, nie rolowałem się, po prostu tylko myślałem, że samym biegiem to zrobię. Dlatego... A co to znaczy, że za dużo trenowałeś? Ile, jaki miałeś tygodniowy kilometraż? A kilometraż tygodniowy miałem powyżej 140 km, na pewno 150. Co nie, tak miałem, to sporo. Jak na dzisiaj, jak ja biegam 80-90 i widzę, co mogę zrobić przy tym kilometrażu, a co przedtem w ogóle, wiesz, po prostu... Nie byłem gotowy na jakieś takie szybsze, chodziło mi właśnie, żeby osiągać te szybsze czasy, żeby po prostu nie miałem wytrzymałości tej siły, żeby przyspieszyć, nie? Bardzo długo przykład borykałem się z przejściem, z przekroczeniem 40 minut na 10 kilometrów, co jest bardzo, niby może się wydawać śmieszne, ale ja o tym marzyłem, mówię, jejku, muszę sobie wybrać trasę, gdzie może będzie lekko z górki, ale muszę sobie któregoś roku pobiec na zawodach gdzieś 10 km i przebiec w 4:0, to było dla mnie, mówię, niemożliwe, że, czy ja dam radę i wiesz, no i nagle jak się okazało, raz złamałeś, to już później łamałeś, w dół szłeś, już nigdy nie wróciłem do tego, co nie, ale do 2015 roku do końca, tam miałem taki kryzys 2015 naprawdę, gdzie już schodziłem w dół, co nie? No właśnie, to jest w ogóle, twoja historia jest niesamowita, bo przecież teraz biegasz maraton, twoja życiówka to jest 2:39, prawda? Tak. W maratonie. W półmaratonie to jest godzina 15. Tak. Więc to są, wiesz, no kapitalne czasy i to, co mi się strasznie podoba w twojej historii, to właśnie to, że ty byłeś takim zwykłym biegaczem, tak jak, wiesz, średnia amatorska klasa. I właśnie mam nadzieję, że zaraz uda nam się opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w twoim treningu i w twojej głowie, że tak totalnie przyspieszyłeś i biegasz naprawdę bardzo przyzwoite czasy. Nie jeden 25-latek by chciał tak biegać, a dzisiaj masz 45. I to jest bardzo fajna historia i za chwilę do tego spokojnie sobie dojdziemy. No właśnie, i w pewnym momencie to chyba był 2016 rok, kiedy ty się tak przełamałeś i zacząłeś już dochodzić do tej trójki w maratonie, ja dobrze pamiętam? Tak, właśnie 2015 skończyłem, postanowiłem coś zmienić, bo naprawdę miałem takiego doła, już zacząłem powątpiewać, czy naprawdę... Ja naprawdę jestem taki słaby w tym bieganiu, bo wydawało mi się, że jednak mogę o wiele więcej i szybciej biegać. Wtedy właśnie nawet rozmawiając z tym moim Angolem, powiedziałem mu, słuchaj,
Boston 3:15 to jest tylko kwestia czasu, 3 godziny złamie, a w połówce wiem, że mogę pobiegać nawet 1:15. On mówi, co ty gadasz, jak ty biegasz 1:30, wtedy biegałem 1:32. On mówi, nie możesz, nie da się przebiec w 1:15 półmaratonu. Ja mówię, wiem, że mam takie możliwości, ale musiałem coś zmienić i 2016 mówię, dobra, muszę znaleźć sobie jakiegoś trenera, który przynajmniej na odległość, będzie mi pisał treningi i będzie się mną zajmował. Wyszukałem od razu w styczniu 2016 trenera, znalazłem sobie z Wrocławia Piotra Ślęzaka i zacząłem z nim współpracę i wiesz jak to jest, coś nowego, bardzo mi się podobało, bo zacząłem z nim trenować, dostałem jakieś tam właśnie wiesz, zabawy biegowe, których w ogóle nie znałem, interwały. I to było bardzo nawet na początku było fajne, choć on mnie zaczął trenować w styczniu, a ja koniec lutego miałem lecieć do Tokio na maraton, następny w Tokio. I na 4 tygodnie, na 5 tygodni przed właśnie zaraz doznałem kontuzji w piszczelu i przez 4 tygodnie w ogóle wyeliminowało mnie to z biegania. Chodziłem na rehabilitację, na jakieś tam prądy, nieprądy, lampy. Ale sobie powiedziałem, że ja pojadę do tego Tokio, bo to koszt był znowu olbrzymi, bo za te Tokio znowu zapłaciłem ponad 1000 funtów za same wpisowe, plus wiesz, jechałem tam z rodziną, a więc to kosztowało tak samo kilka tysięcy funtów, a więc taka podróż w Tokio, do Japonii, i nie mogłem sobie pozwolić, żeby pojechać tam na wycieczkę, tylko chciałem pobiec i chciałem tam, plan był taki, żeby te 3:15 zrobić, ale jak, po tej kontuzji, jak nie biegałem 4 tygodnie, wiedziałem, że muszę tam pobiec, tylko przebiec i zobaczymy jak będzie. Wyleczyłem się przed samym tym, pierwsze jakieś tam po 4 tygodniach przebieżki zrobiłem w Japonii, potruchtałem sobie tam, bo tam byłem chyba 2 tygodnie, tydzień przed byłem już, a więc tam już trochę se potruchtałem i pobiegłem ten maraton, bardzo fajny maraton, naprawdę bardzo miło, wspominam w ogóle, chciałbym tam wrócić i Japonię jeszcze raz zobaczyć i Tokio jeszcze raz pobiec. Jeden z lepszych naprawdę krajów, które odwiedziłem dzięki tym maratonom. Pobiegłem w 3:17, gdzie brakło mi 2 minuty, choć na półmetku wiedziałem, że już nie zrobię tego. Już na tyle byłem takim, jakby powiedzieć, mądrym biegaczem, że już na połowie maratonu mogłem oszacować, że na jakie tempo biegnę i że prawdopodobnie już mi braknie do tego. Skończyłem 3:17:00. Wiedziałem, że to szybko przyjdzie te 3:15, bo miałem kontuzję i dlatego nie byłem przygotowany na tyle, żeby ten. I 3 tygodnie później dosłownie był Zurich, albo 4 tygodnie, niecałe, tak, bo to w marcu jest Zurich. Pojechałem do Zurichu, tam mam siostrę w Zurichu, w Szwajcarii pod Zurichem. A zapisałem się od razu, trener mówi do mnie, nie rób tego, nie, musisz odpocząć, nie biegnij tego Zurychu. Ja mówię, obiecałem siostrze, że pobiegnę, to pojadę. On mówi, dobra, to pojedź treningowo. A ja powiedziałem mu, ja nigdy nie biegam maratonów treningowo. To nie jest w moim charakterze, że ja pobiegnę coś nie na 100%. Wiesz jak, ja wycieczek biegowych nie robię sobie na maratonie jeszcze jadąc gdzieś, a więc wiedziałem, że pobiegnę na full. Wsiadłem sobie za gościem, który biegł pacemakerem 3:15 i w takim mocnym deszczu i zaczął padać śnieg, pamiętam wtedy chyba było 5 stopni, bardzo zimno wtedy w ten dzień było. Biegłem do 32 kilometra z gościem na 3:15, ale później poczułem, że naprawdę mam siły dużo i przyspieszyłem i skończyłem w 3:11, gdzie nadrobiłem te 4 minuty na tych ostatnich tam 8-10 kilometrach, dosłownie było, nie? A więc wtedy właśnie tak pierwszy raz poczułem, pamiętam jak, że ostatnie tam 5 kilometrów biegłem po 4:0 na maratonie, to dla mnie się wydawało wow, 4:0 na maratonie, końcówkę ostatnie tam 5 kilometrów, to naprawdę poczułem taką moc i cieszyłem się, że zrobiłem właśnie kwalifikację do Bostonu, które biegłem rok później, co nie? A więc to był taki fajny, przełomowy maraton, tak samo dla mnie, gdzie wiedziałem, że ten negative split znowu był w maratonie i w miarę łatwo mi to poszło, co nie? Jak zrobiłem tę kwalifikację, powiedziałem do Piotra, Piotr, a biegniemy Chicago, bo to było właśnie na jesieni, bo na wiosnę był właśnie ten Zurich, na jesieni był Chicago, mówię, biegniemy Chicago, w Chicago łamiemy 3 godziny. Mówię, mam 15 minut, 11 minut było, bo to było ten, mam 11 minut do złamania, mówię, spokojnie to złamiemy.
wiedziałem, że to zrobię. Tym bardziej, że w tym właśnie roku z półmaratonu z 1,32 dzięki właśnie Piotrowi treningom zeszłem do 1,22, a więc zeszłem, wiesz, 10 minut w ciągu jednego roku, a więc ten postęp był naprawdę duży, bo było 1,32, 1,27, 1,26, 1,22 nagle zrobiłem. 1,22 zrobiłem właśnie na Ealingu, gdzie jest taki górkowaty ten teren i koło domu, gdzie prędzej biegłem w 1,36 pierwszy półmaraton, a więc tutaj wróciłem i zrobiłem we wrześniu 2016, i pojechałem do Chicago, a po prostu byłem pewny, że zrobię to. Naprawdę, choć był ciężki maraton, było mocno wiało, ostatnie 7 km się biegnie prostą przy jeziorze. Faktem ostatnie 2 km tak samo liczyłem sobie, czy zrobię to. Taki byłem zmęczony, że już pomyliły mi się cyferki, nie wiedziałem, czy złapię, czy nie, ale do tego momentu byłem pewny, że to zrobię. Po prostu odhaczałem sobie, wiesz, każde dane po 5 km i dobiegłem, skończyłem w 2:58:55. Wtedy poczułem takie, wiesz co, jakbym zdobył mistrzostwo świata. Nie wiem, jak się czuje, jak ktoś zdobywa mistrzostwo świata, ale jakbym się poczuł gdzieś na olimpiadzie albo gdzieś i naprawdę wbiegłem tam, tam takie fajne trybunki były. No nie, to było niesamowite wrażenie. Naprawdę poczułem się, że jestem kimś, gościem jakimś dla siebie, wiesz, jak dla siebie przyjąłem. Jest, mam, osiągnąłem to, mam dwójkę z przodu. Pewno właśnie jeszcze było tak samo kolegów, właśnie nawet było z Londynu, dużo ludzi poznałem, co przyjechali do Chicago. Nie, to była niesamowita sprawa. Wtedy wróciłem i powiedziałem do Piotra: Piotr, to jest, ja cię dogonię. On wtedy, pamiętam, miał 2:38 w maratonie. Ja mówię: Piotr, ja to zrobię tak samo. Ja cię dogonię. Zobaczysz, on się trochę śmiał, może myślał, że jakiś ten, ale już wtedy wiedział, że coś może być. Że jeszcze właśnie z Piotrem współpracowałem, ale właśnie co było, no i żeby taką, mówię, żeby zrobić te 2:40, bo sobie powiedziałem, będę miał tam 40-42 lata, mówię, chciałbym pobiec 2:42, tak mówię, drugi raz będę w Berlinie, bo to miało być w Berlinie, 42, 32, 42, mówię, jakbym zrobił, to będę zadowolony i ten, ale żeby to zrobić, właśnie musiałem podjąć decyzję, co robimy, albo szukam nowego trenera, ale mówię, nie mam żadnych podstaw, żeby go zmienić, bo ponieważ cały czas progres był, i mówię, spróbujemy zrobić to z Piotrem. Zmieniłem tak samo, chciałem pójść trochę dalej i zacząłem patrzeć na swoją wagę, zacząłem dużo czytać tak samo tam i zacząłem patrzeć, że mam na przykład 80 kg, biegając na przykład, ja mówię, no nie mogę mieć 80 kg, chcąc powiedz tam 2:40 parę. A więc zacząłem zrzucać tą wagę, ale mi tak za bardzo tak samo nie szło, bo jak jesteś w treningu, jesz, to ciężko jest później zrzucić, wiadomo, jak nie masz tak aż tyle nadwagi. A więc dzięki Piotrowi znalazłem tam panią dietetyk, która zaczęła mnie tam prowadzić i zacząłem, i zrzuciłem wagę. Faktem od razu momentalnie zacząłem tam 5-6 kg zrzuciłem tej wagi, no i zacząłem mieć normalną wagę i zacząłem trenować. A więc jedzenie, co zrobiłem pierwsze właśnie w diecie, to w moim jedzeniu odrzuciłem nabiał. To była pierwsza taka radykalna rzecz, że, bo ja już pilnowałem się, na przykład nie jadłem cukrów dużo, bardzo mało, bardzo sporadycznie cukry albo jakieś tam słodycze, ale właśnie ona mi wprowadziła, że odstawiłem nabiał całkowicie i warzywa, no ja tam próbowałem różne, jak na przykład miałem jakąś tam kontuzję, to byłem na jakiś keto, gdzie węglowodany odstawiałem, a jadłem warzywa i mięsa, co nie? I to był właśnie ten 2017 rok, gdzie właśnie to było takie jakby nowe bodźce miałem, właśnie, że trochę schudłem. Dobrze, ja myślałem, że dobrze się odżywiam, jeszcze lepiej niż dotychczas. A z Piotrem mi się układało dobrze w miarę, choć chciałem, żeby się fokusował przede wszystkim na mnie, pomimo, że tacy trenerzy, wiesz, mają 50-60 zawodników. A ja mówię: Piotr, ja chcę, żebyś mi spędzał więcej czasu ze mną na rozmowach na Skype'ie. Spotykaliśmy się we Wrocławiu i to było właśnie takie właśnie, że ten 2017 i w ogóle podeszłem do tego treningu w 2017 bardziej poważnie, czyli ja powiedziałem: zaraz, ja te 3 godziny przebiegłem naprawdę na lajtowo, chodzi o treningi, nie fokusowałem się aż tak na treningach, każdy trening robiłem, jak on mi napisał, nigdy nie byłem zmęczony, stwierdziłem, że mam duże rezerwy i mówię: Piotr, ja mogę naprawdę ciężej trenować, mam duże rezerwy. I tak zrobiliśmy, że
Ja postanowiłem 2017 na początku roku, Piotr zaproponował mi, żebym pojechał na obóz sportowy w Szklarskiej Poręby w zimę. Ja tam pojechałem z lekką kontuzją, że coś mnie ciągło z tyłu w nodze, ale oczywiście byłem taki uparty, że mówię, nie odpuszczę sobie tego Szklarskiej Porębie obozu. Bardzo byłem podniecony, bo chciałem trenować dwa razy dziennie, wiesz, tak jak inni zawodowcy. I tam przebiegłem, to też była trochę taka mała trochę głupota, bo z treningu, gdzie biegałem z Piotrem 90 do 100 km tygodniowo, pojechałem na obóz i od razu walnąłem z tą chyba 178 w 6 dni niecałe, tak, w 6 dni, gdzie wróciłem i czułem już wtedy, już nawet na obozie, tam był fizjo, który mnie masował, że mam dwójkę naciągniętą. Za chwilę miałem sprawdzian na 10 km, gdzie chciałem pobiec poniżej 36 minut i biegnąc na 8 km nadrwałem tą dwójkę. I bardzo się zdenerwowałem, bo to było 50 dni do Bostonu, gdzie właśnie chciałem na ten Boston jechać i chciałem tam już robić koło 2,42 właśnie po tym, a tutaj zerwana ten i mnie wyłączyło to z 40 dni biegania. 40 dni równo, czy tam 42 dni chyba nie biegałem. Zacząłem biegać przed samym wyjazdem do Bostonu, tylko że co ja zrobiłem? Moja determinacja była taka, że mój syn mówi, tato, ja wiem, jak ci mogę pomóc w tej kontuzji, bo mogłem rowerkiem jeździć czy coś tam, po dwóch tygodniach. Mówi, że dowiedział się, że piłkarze biegają na bieżniach antygrawitacyjnie? Tak, tak. Że po prostu biegasz jakby w powietrzu. I znalazłem takie coś. On mi powiedział, gdzie co jak. Znalazłem takie bieżnie w Londynie i po prostu szłem na takie jakby treningi tam. Czyli wchodziłem w bieżnię, wskakiwałeś, robiłeś sobie swój ciężar ciała, na przykład 5% ciężaru ciała i biegłeś na bieżni praktycznie w powietrzu. I odciążałem tą nogę. I tam tak chodziłem 3 razy w tygodniu na te treningi i tam biegałem. Później zwiększałem sobie mój ciężar ciała, że dociskałem tą nogę bardziej i na końcu doszłem już przed samym Bostonem, że biegałem chyba na 80% wagi ciała już tam robiłem właśnie interwały, tam wszystkie treningi robiłem, a więc taka determinacja była, oprócz tego jeszcze, żeby szybciej się goiło, wyczytałem, że w chamberach tlenowych, gdzie wchodzisz do chambera tlenowego i tam spędzasz czas, wdychasz świeże powietrze, czyste, szybciej się w ogóle rany goją, a więc, ale że taki chamber był strasznie drogi, a u nas wynająłem sobie sprzęt płetwonurski i zakładałem sobie aparat płetwonurski tutaj na twarz, butle obok, wsiadałem na rower i robiłem trening na rowerze stacjonarnie. I tak się jeszcze dotleniałem i jeszcze tak ćwiczyłem nawet na tym, na butli. A więc żeby być naprawdę przygotowany na ten Boston, choć wiedziałem, że nie będę przygotowany, bo się nie da przygotować, jak nie biegasz tyle dni. Pojechałem na ten Boston, bo wiesz, Boston dla mnie to był wtedy, do dzisiaj jest, jak dla maratończyka, to jest taki Mekka dla biegaczy i naprawdę i faktem, jak pojechałem tam, to poczułem ducha maratonu, bo inne maratony może są duże, albo jeszcze nawet większe, ale są komercyjne, na przykład jak w Nowym Jorku, a tam czujesz, wszyscy czują to. To jest po prostu coś niesamowite. Tam wszyscy ludzie żyją cały tydzień tym Bostonem. Faktem był wtedy zły czas, bo to były święta wielkanocne, pojechałem sam. Ogólnie otoczka tak prywatnie to była trochę lipa, ale jako biegowo i ten bieg to naprawdę poczułem, a wtedy powiedziałem sobie tak, o, nic nie mam do stracenia, pobiegnę sobie po prostu nie na czas, nie będę się jakoś tam fiksował na czas, tylko pobiegnę sobie dla siebie, poglądam sobie tereny i tyle. Dam z siebie, ile będę mógł. Pobiegłem, zrobiłem 2,57, 33, zrobiłem znowu życiówkę, ale małą, ale więcej w ten dzień w ręce mi nie było stać, a po pierwsze pobiegłem tak na swobodnie, po prostu żeby poczuć przyjemność z biegania, można powiedzieć o tak, że nie czułem żadnego bólu. A więc Boston był, gdzie chciałem właśnie już się przełamywać w 2017, a nie mogłem. I wiedziałem, że ten rok 2017 to już jest ten rok, który coś się stanie, bo właśnie ta dieta, te treningi i moja taka, zacząłem trochę tak samo ćwiczyć na treningach mentalnie głowę swoją. Zacząłem się oszukiwać, po prostu ja potrafiłem na treningach na przykład biec, naprawdę na interwałach już wymiotować, że na przykład nie miałem siły już w ogóle za chwilę na przykład biegnę do jakiegoś tam punktu, że mi się już kończy trening, jestem totalnie wykończony, dobiegam,
mnie często właśnie na wymioty brało, chcę wymiotować, ale mówię zaraz, jakby ktoś za mną stał i goniłby mnie z nożem, to ja bym spieprzył, co nie? A więc brałem i naciskałem następne 2-3 kilometry i biegłem dalej na bezdechu. I tak się oszukiwałem i dużo rzeczy takich robiłem, żeby po prostu tą swoją głowę oszukać nieraz w czasie treningu i wyćwiczyć się trochę mentalnie bardziej. A więc wtedy już wiedziałem, że muszę to zrobić i ten rok taki będzie przełomowy. A to niesamowita determinacja. Powiedz słowo o tym, jak w ogóle te wszystkie treningi z pracą łączyłeś i co rodzina w ogóle myślała o tym twoim celu biegowym? Łatwość miałem taką, że w tym okresie już moje dzieci są duże. Syn ma teraz obecnie 23 lata, drugi 19, a więc one, wiesz, kilka lat temu też już były duże. Syn był już na studiach, drugi się dopiero wybiera teraz, a więc ja już tak by te dzieci miałem odchowane. To było pierwsze ułatwienie. Stabilność tutaj w pracy i finansowa i wszystko, dom, była taka, że ja nic nie musiałem. Pracowałem w firmie, do dzisiaj pracuję jako tam project manager w konstrukcyjnej firmie i po prostu to jest 8-godzinna praca w biurze, nieraz na sajdzie, ale w większości w biurze cały czas, za biurkiem, 2 dni wolne, sobota, niedziela. Nie mogę narzekać, że się na przykład przemęczam fizycznie, że gdzieś tam, wiesz, robię coś fizycznego. Jedyne rzeczy fizyczne, jakie robiłem, to w domu, w ogrodzie albo coś tam w domu, jakieś tam rzeczy, a więc miałem taki komfort psychiczny, że właśnie rodzina już jest odchowane, dzieci, i miałem poparcie tak samo rodziny. Dzieci się cieszyły, bo po pierwsze co nam dały te moje maratony, te moje bieganie, my zaczęliśmy wszędzie wyjeżdżać. Zwiedzaliśmy, non stop jeździliśmy gdzieś i oczywiście było związane to z biegiem, ale dzieci miały taką korzyść, że zwiedzały różne, wiesz, kraje. Prawdę mówiąc, że do dzisiaj bym nie pojechał do Japonii, a dla nich to była jedna z lepszych podróży, dlatego tak samo kilka razy odwiedziłem Amerykę, gdzie prędzej już byliśmy w Ameryce, chyba w 2011, ale bardzo lubiliśmy właśnie tam jeździć do tej Ameryki, dlatego to mi dało to właśnie, że ja mogłem dobrze wiązać sobie, bo jak ja przychodziłem z pracy 8 godzin, czyli 4-5 jesteś w domu, a masz cały wolny czas, nie muszę nikogo karmić, nic nie robić, a więc spędzamy czas, dlatego z żoną trzeba coś robić, wiesz jak, a więc żona też biegała, każdy się czymś zajmuje, musisz coś robić, jeszcze tym bardziej jak masz taki charakter, że nie lubisz siedzieć tylko i przed telewizorem, tylko wiesz, coś trzeba 3 dni robić, a więc dlatego ja myślę, że bardzo dobrze mi to się związało i to mi trochę pomaga do dzisiaj, że mam tą swobodę, że na przykład, nie wiem, tak jak dzisiaj, godzina 3-4, siedzimy sobie i rozmawiamy w domu, a więc to muszę przyznać, że to jest jakaś tam przewaga dla tych, do tych ludzi, co muszą ciężej pracować po 12 godzin na nocki czy coś, to na pewno mają gorzej, ale jednak wiesz, ja nigdy nie mówię, że ja nic nie robię, bo praca za biurkiem też jest męcząca i tak samo jest bardzo, wiesz, mentalnie tak samo, wiesz. Nie, no naturalnie, ale też prawdą jest to, że nie ma takich wyników bez ciężkiej pracy nad tymi wynikami, prawda? Więc bo musiałeś znaleźć czas na te rzeczy. Oczywiście, bo wiesz, prędzej przecież tak samo biegałem i tak samo pracowałem praktycznie, tak samo miałem podobną pracę praktycznie od początku i tych wyników nie było, ale właśnie podejście, małe rzeczy, ja właśnie jak teraz pisałem ten artykuł na swojego bloga, analizowałem właśnie te kilka lat, dlaczego tak się stało, ale właśnie małe rzeczy, małe detale przeważyły nad tym, że właśnie zrobiłem taki przeskok. Dużo dała mentalność moja w głowie, że ja zawsze mówię, nawet teraz do trenera swojego, że ja myślę, że jestem lepszy niż jestem, czyli ja myślę, że ja pobiegnę 2,29, może 2,25, ja tak myślę, a on mi mówi, może ty nigdy tego nie zrobisz, bo ty myślisz, że jesteś taki wow, a może się okazać, że w ogóle jestem w błędzie, ale dzięki temu to mnie prowadzi dalej. Tak, to jest wyjątkowa cecha, bo większość ludzi nie wierzy w siebie. Właśnie nie wierzy w swoje możliwości, a ty być może jest tak, że wierzysz troszeczkę za mocno,
A może wcale nie, może właśnie masz to bardzo fajnie ustawione i dzięki temu ciągle cię to pcha do przodu. No. Ta bariera, wiesz, 3 godziny w maratonie dla wielu osób jest po prostu takim świętym gralem niezdobytym, a ty w końcu, wiesz, przez to przeleciałeś i lecisz dalej, po prostu ciężko cię zatrzymać. I to chyba właśnie to twoje nastawienie, że ty tak bardzo w siebie wierzysz i wierzysz w swoje wyniki, to jest chyba ogromna siła twoja, prawda? Tak, to jest podstawa. Ja myślę, że właśnie uwierzyć w to, nie że chcieć, albo a marzę czy coś, nie. Tylko naprawdę uwierzyć, że się chce i na każdym treningu właśnie cały czas sobie o tym przypominać, gdzie jest ten twój cel, gdzie jest ten twój goal i do niego dążyć. Ja nawet jak miałem, żeby zrobić 3:15 do Bostonu, ja sobie pisałem takie kartki, naprawdę, mam do dzisiaj, ja w ogóle miałem wszystkie, no, ja wszystkie w ogóle treningi, pierwsze 4-5 lat mam wszystkie treningi spisane ręcznie, nawet do dzisiaj nieraz piszę, każdy trening mam spisany i jak się czułem, co jadłem, mam wszystko każdy dzień po dniu spisane, naprawdę takie w detalach i to mi też dużo pomogło. Ja właśnie jak biegnąc na Boston, co ja zrobiłem, ja sobie duże kartki pisałem z tempem, na przykład jakie mam osiągnąć tempo, żeby pobiec na przykład 3:15, na przykład 4:37 i ja to miałem na ścianie naklejone, ja na to patrzyłem, mówię, muszę przebiec średnim tempem 4:37, później jak biegłem 3, miałem złamać trójkę, to wiedziałem, że muszę pobiec 4:14 czy tam 4:13 i tak samo miałem napisane, moja żona nieraz mówiła, co ty wyprawiasz, po co ty sobie to piszesz? Ja sobie robię takie, tak cały czas, do dzisiaj, na początku roku stawiam sobie cele, wpisuję sobie w zeszyt, który tutaj właśnie nawet mam koło siebie, co chcę osiągnąć na przykład w półmaratonie, jak sobie napisałem, że chcę mieć 1:15, a miałem 1:17, przewracam kartkę, jest wpisane, jest osiągnąłem, a więc to są takie małe rzeczy, ale ja naprawdę to stosuję i to wtedy taka determinacja się objawia, nie tylko, że ja mówię, ale ja to robię, a więc bo można dużo mówić, a się nie przekłada na tym, co nie. A powiedz, miewasz słabsze momenty, gdzie ta wiara ci ucieka, gdzie nie chce ci się wyjść na trening? A tak, oczywiście, bo to wiesz, chodzi, bo nieraz ludzie mi się pytają, skąd bierzesz motywację, a jak się motywujesz? Wiadomo, Londyn, deszcze, 4. roku są deszcze. Przygotowywanie się do wiosennego maratonu to jest nightmare i jest zimno, deszcze na to padają i teraz wychodź i biegaj po ciemku. Tym bardziej, że biegamy gdzieś tutaj po ulicach, biegam po jakichś chodnikach, po parkach nie biegam, bo wiesz, strach, po kanałach tak samo, biegłem kiedyś w drzewo, walnąłem, a więc już nie biegam. Ja się mobilizuję sam, a nawet jak mam zwątpienie, to sobie właśnie biorę, na przykład otwieram bloga i albo sobie czytam swój wpis, albo sobie coś piszę, coś sobie planuję, coś nowy plan, żeby jak coś jest, coś, muszę jakiś mały, znaleźć sobie jakiś mały goal, mały cel, krótszy niż ten, co jest na przykład za 6 miesięcy. I ja wtedy zaczynam się mobilizować, muszę mieć jakąś tam cel mobilizacyjny, bo jak nie będę miał żadnego celu, to ja bym nie trenował. Wiesz, po prostu bym opadł, bym... Tak. Nie chce mi się iść, wychodzę, ja mam takie coś, przychodzę z domu i co robię pierwsze, od razu, nawet jak mi jest bardzo zmęczony, od razu przebieram się, idę na trening, ubieram buty, bo jak usiądę i coś zjadłem, to mi się nie będzie chciało, bo nieraz się nie chce. A jeszcze jak wiem, że mam ciężki trening, a to dopiero niby się boję. A więc ubieram buty, wychodzę i co się okazuje, przychodzę po treningu po godzinie, po półtore i jestem bardziej wypoczęty niż byłem przed. I to jest taki ten fenomen tego biegania i później mówię, to mnie właśnie mobilizuje. Jak ja wrócę z treningu, jest, dobrze zrobiłem, że wyszedłem na ten trening. Nie? I to było, to jest, ja sam się mobilizuję po prostu w głowie. Mam zwątpienia, jak każdy, ale właśnie znajduję sobie jakieś takie małe wisienki i sobie aplikuję. A zdarza ci się odpuścić trening? A wiesz co, odkąd mam trenerów, może nie poszłem na trening z 3-4 razy. A więc musiało się coś stać, ale chyba nie, ani razu nie poszłem, żeby nie było, że a nie chce mi się pierniczę. To, co, nie, zawsze. A jakieś podróże służbowe nie wchodzą ci tutaj w drogę albo inne sytuacje życiowe, że nie możesz zrobić treningu? Dla mnie nie ma, zawsze robię trening. Ja jeszcze takie coś, jak zacząłem biegać, chciałem mieć fajny, bo miałem duży brzuch, chciałem mieć, wiesz, jak schudłem, chciałem mieć lepszy brzuch, chciałem mieć sześciopak, też się z kimś założyłem, że będę miał jakiś tam kaloryferek, a
wyczytałem, żeby mieć jak najszybciej kaloryferek, robić szóstkę Wajdera. Jeśli ktoś tam wie, jeśli nie wie, to powiem, że to jest 47 dni codziennie. Ćwiczysz 6 takich samych ćwiczeń, nakładając ilość powtórzeń, gdzie w ostatnich już tygodniach robisz to około 30 minut. Ja tego Wajdera zrobiłem 3 razy po 47 dni, a nie opuszczając go, nawet jak jadąc na wesele, wstawając o 4 rano na samolot, wstawałem o 2 czy o 3 rano, żeby zrobić tą szóstkę Wajdera, a więc tak samo jest z treningami biegowymi. Zawsze gdzie jadę, czy jakieś wyjazdy służbowe, biorę sobie buty, bo wiem, że mam zrobić trening, a więc tak to wygląda. Niesamowita jest ta twoja motywacja. A powiedz, w jakichś innych aspektach życia też potrafisz się motywować w ten sposób? Więc to bardzo dużo zmieniłem się właśnie podejście w pracy, myślę, że daje po tym, ale dzięki właśnie bieganiu właśnie mnie trochę ukształtowało. Bardziej patrzę na detale właśnie w mojej pracy, jak ja jestem właśnie project managerem i jakieś inżynieryjne rzeczy robimy, konstrukcyjne, to ważne są detale i planowanie. To są dwie rzeczy, które mnie trochę tak samo ukształtowały dzięki właśnie bieganiu, myślę, temu, i to razem spogrywa, że naprawdę teraz w pracy umiem sobie szybciej, bo byłem taki trochę chaotyczny, że miałem na przykład mały mes na biurku, teraz mam w miarę to wszystko poukładane, nie lubię czegoś nie wiedzieć, chcę mieć wszystko zrobione i ja myślę, że to współgra razem, bieganie i praca u mnie tak w miarę się uzupełniają. Chris, w takim razie wróćmy do tego biegania i do twojego progresu. Jesteś po Bostonie, 2,57. I co, jesteś świeżo po kontuzji, takiej ledwo zaleczonej. I co się potem dzieje? Zaczynam się przygotowywać, wtedy to jest 2017, zaczynam się przygotowywać, znaczy zaczynam odpoczynek, zrobiłem sobie roztrenowanie, tak jak miało być, prawie 2 tygodnie nie biegałem, zrobiliśmy plan z Piotrem, że przygotowuję się, ale wtedy jeszcze na początku powiedziałem sobie, żeby coś jeszcze więcej osiągnąć, a muszę poznać jakiś innych ludzi. Ja lubię naśladować. Chciałbym z nimi przebywać, z tymi najlepszymi i zobaczyć, jak, albo ich podglądać i zobaczyć, jak oni to robią. Piotr nie był nigdy zawodowym, że takim naprawdę, bo w juniorach był biegaczem, ale nigdy nie był maratyczykiem, zawodowym atletem, gdzie w reprezentacji Polski gdzieś biegał, nie biegał. A więc tego mi brakowało, takiego jakby bardziej większego autorytetu. I nie ma nic, jak to mówię, nie ma przypadku w życiu, ale ściągnąłem właśnie tymi myślami. Okazało się, że w pracy w biurze koleżanka, siostra jej jest wicemistrzynią świata, Ewelina Ptak, w sztafecie 400 metrów i miała właśnie przyjechać do Londynu i ja się od razu, wiesz jak to, wkręciłem się, zaprosiłem ją na trening, poszliśmy na trening, żeby mi tam coś pokazała, to tamto, a porozmawiałem z nią, ona mówiła, żeby było lepiej, jakbym poznał maratończyków niż sprinterów, bo to są całkiem inne treningi. Zapoznała mnie z tym, z Gardzielewskim, z Arkiem. Za chwilę, wiesz, Arek Gardzielewski mówi, że właśnie mi, bo ja bardzo chciałem jechać do Kenii, pamiętam. Ja właśnie czytałem dużo o Kenii, o Iten. Nawet jak miałem 40, to powiedziałem wszystkim, żeby mi nie dawali prezentów, tylko kasę, bo ja zbieram na wyjazd do Iten i jadę tam na cały miesiąc i trenuję w Kenii. Arek mi wtedy właśnie odradził, żebym nie jechał do Kenii, bo to jest główna droga. Mało kto wraca z Kenii z formą, przeważnie tam wszyscy ją tracą, bo za wysoko, a jeszcze tak amatorzy to tym bardziej. Mówi, weź sobie niższe górki, San Moritz, gdzieś tam jedź w Europę. Mówi, najlepiej jest w San Moritz, ja tam jeżdżę i naprawdę byłem. No i on mi tak powiedział, że on tam będzie, będzie tam Mariusz Giżyński i mówi, to ja się tam wkręciłem. Się okazało, że Arek nie pojechał, bo dostał kontuzję. A ja wskoczyłem tam do Mariusza Giżyńskiego i właśnie co było takim, że ten okres, właśnie ja już poznałem go w ten 2017, już kontaktowałem się z Arkiem, rozmawiałem z nim, zacząłem poznawać już taki jakby trochę inny świat, trochę tak samo on dał, taka rozmowa, trening z Arkiem i rozmowa godzinna, dwugodzinna, zrobiłem tak samo z nim wywiad, bardzo dużo mi dała. Jego rodzaj treningu, co on robi, jak się on roluje, kiedy się roluje. Takie małe szczegóły, których ja nie znałem, co oni robią. A więc próbowałem to naśladować
I pojechałem, właśnie wtedy stwierdziłem, że jadę do St. Moritz, do Szwajcarii, a jak tam już pojechałem, to ja tam po prostu się zakochałem. Naprawdę, ja tam mogę mieszkać. Pomimo, że mam siostrę w Szwajcarii, zawsze byłem, często byłem w Szwajcarii, bywałem, ale nie, nie w St. Moritz, bo to druga strona Szwajcarii przy Livigno, pod Włochami już jest. A więc tam jadąc, pojechałem, tam jeszcze był Mariusz Giżyński, i właśnie on mi tam bardzo dużo pokazał, dużo mi pokazał ćwiczeń rozciągających. Treningi z nim robiłem, takie wolnobiegowe, wiadomo, że nie tempowe, ale wolnobiegowe, a więc dużo mi też opowiadał. Mariusz Giżyński ma bardzo dużą wiedzę, a dla mnie Mariusz Giżyński i Marcin Chabowski to jest dwóch zawodników, którzy mają jedną z większych wiedzy na temat maratonu w Polsce, dlatego dla mnie to był taki wow i ja wtedy naprawdę się łykałem każdy dzień, każdą minutę tam w tym St. Moritz. Ja tam z nimi jeździłem na Kowacz, na 3300, żeby nawdychać się powietrza, żeby mieć lepsze oddychanie. Naprawdę, to jest śmieszne, ale my tam tak jeździliśmy. Biegałem na 2600, jedynki, kilometrówki biegałem, zabawa biegowa, kilometrówki po 3.30, na 2650, gdzie tam jak jesteś nieraz, to cię zatyka, żeby jak se potruchtasz, nie? A on mówił, ty jesteś dzik, ty masz dyspozycję. On mi mówił właśnie, ty jesteś dzik, masz naprawdę dyspozycję. Pomimo, że ja miałem wtedy 2,57, ja w tam już miałem takie treningi, takie już podobne nawet jak teraz robię. A więc te szybkości. Ja wiedziałem, że ja naprawdę szybko biegam już wtedy. I tylko, że nie miałem gdzie to pokazać, bo albo kontuzja, albo coś było. I dlatego jak wracając do... wracając z St. Moritz... W 2017 pierwszy raz zjechałem w sobotę, w niedzielę miałem półmaraton sprawdzający 3 tygodnie, 4 tygodnie przed Berlinem. Pobiegłem Meidenhain i do tego momentu miałem połówkę 1.22 i zawsze mówiłem, chcę złamać te 1.20, wiesz, żeby ten... Jadąc tam, przyjechałem do domu, na drugi dzień poszłem z treningu i pobiegłem 1.17.00. Gdzie to był największy przeskok chyba, bo 5 minut przy takich szybkościach, gdzie ja biegłem wtedy sobie 3.40 i ja się bałem przyspieszyć, bo się bałem, że nie dobiegnę, bo mi tak się lekko biegło, mówię, jejku, co to się dzieje? Wiesz, jak mijam ludzi po 10, po 12, 13 kilometrze, mówię, niemożliwe, niemożliwe. Tam dobiegłem chyba 15, tam na 12 tysięcy ludzi dobiegłem 15. Mówię, wow, kurde, to mówię, dobry wynik, co nie? I wiesz, i to był taki przełom, że przyszedł do mnie taki kolega Angoli, mówi, Berlinie, zobaczysz, złamiesz 2.45 i tak z lekkiem. Mówi, jak nie spierniczysz tego, to spokojnie se tam pobiegniesz. Nie? Dlatego ten 2017 i ten St. Moritz był taki punkt zwrotny w moim bieganiu, gdzie właśnie małe rzeczy wszystko razem skumulowały i otworzyły mi drogę na trochę szybszego biegania niż dotychczas, mi się wydaje. No wiesz, a to nie były takie małe rzeczy. Poznałeś, wiesz, wspaniałych biegaczy, tak, którzy mega cię zainspirowali i dużą wiedzę ci dali. Wiesz, zacząłeś trenować w bardzo profesjonalnych warunkach i na wysokości, co jest zawsze cenne. Tak jak mówiłeś, zacząłeś bardziej doceniać rozciąganie i rolowanie, tak? To było bardzo, ja byłem bardzo sztywny. W ogóle jak zaniedbam, ogólnie na przykład jakbym teraz zaniedbał, to od razu szybko, wiesz, jak stajesz się sztywny i ten Mariusz jak zobaczył, jak ja byłem sztywny, to było nie do pomyślenia. Ja nie mogłem zrobić jakby przysiadu, żeby doknąć półdupkiem kostek, kostek, pięt. Dlatego, wiesz, byłem bardzo, bardzo sztywny. On mi dopiero tam pokazywał wszystko, właśnie jak się rozciągać, różne ćwiczenia. Miał fajne właśnie takich 8 podstawowych ćwiczeń, które zawsze robił przed treningiem lub po treningu tak samo. A więc te szczegóły naprawdę dużo dają. Tak samo trochę na techniką biegu. Właśnie już Arek Gardzielewski mi zwrócił uwagę, to do dzisiaj mam, że ja ramionami dorzucam. W Bostonie miałem tak, że mnie bardzo ramiona bolały po maratonie. Nie nogi, tylko ramiona, ponieważ bardzo dużo rzucałem ramionami, a więc ja też muszę, ja cały czas pracuję nad stylem biegu, żeby mieć lepsze odbicie. Teraz pracujemy z Marcinem, a więc życie właśnie z tymi ludźmi najlepszymi to jest taki bardzo dobra rzecz, jeśli masz takie możliwości oczywiście od nich brać, nie? Bo wracając właśnie do 2017, jeszcze zanim pojechałem do Berlina, były Mistrzostwa Świata w Londynie w lekkoatletyczne, była reprezentacja Polski i ja tam pojechałem do nich się spotkać z nimi, bo byli w pubie gdzieś i tam spotkałem trenera do przygotowania fizycznego, Pawła Grzonkę, gdzie z nim porozmawiałem i tak sobie w głowie ułożyłem, że potrzebuję teraz
po Berlinie, bo wiedziałem, że będę miał formę, jakoś nie wiem, ja byłem przekonany, że ja ten Berlin rozwalę i mówię, po Berlinie muszę zmienić trenera. Ja już praktycznie w sierpniu wiedziałem, że ja zmienię trenera we wrześniu i czy coś się stanie, czy pobiegnę dobrze, czy źle, zmieniam trenera. I z Pawłem Grzonką rozmawiałem i stwierdziłem, że on to będzie taka osoba, bo on biegł w reprezentacji, nawet że tam w chodach, nieważne, ale chodziło o trening siłowy, który bardzo jest potrzebny nam w maratonie. Zgłosiłem się do Pawła, podziękowałem Piotrowi, naprawdę to było takie, chciałem, zrobiliśmy tak, że powiedziałem Piotr, ja odchodzę od 1 października, ale nikomu w grupie naszej, bo tam była grupa 50 paru ludzi z Polski, nie chcemy powiedzieć, i oświadczyłem to dopiero w grudniu, tam w tej grupie, jak było zakończenie całego roku biegowego, to podziękowałem Piotrowi w prezencie, nawet chyba mu kupiłem buty jakieś z jego czasem najlepsze, a więc chciałem się zachować naprawdę w porządku, bo stwierdziłem, że on miał duży wkład w moje bieganie. Pokazał mi trochę drogę, ale dlatego nie chciałem jakoś tam odchodzić. Nie ten. Zacząłem trenować z Pawłem w tym roku, jeszcze w 2017, pojechałem, bo to było 5 tygodni po Berlinie, był Nowy Jork i miałem tego maratonu nie biec, ale okazało się, że to jest mój szósty maraton w Majorsach, a więc musiałem jechać tam, żeby odebrać ten medal, chociaż nie chciałem, wiedziałem, że nie pobiegnę jego szybko, bo w głowa już po takim rezultacie po prostu jakbym, czułem się jakby taki pusty. Zacząłem niby trenowałem te 6 tygodni, jeszcze tam było 5 tygodni dokładnie było, trenowałem te 5 tygodni do tego maratonu, ale ciężko mi było właśnie z mobilizacją, żeby wejść na te szybkości znowu i pobiec ten maraton w Nowym Jorku. Ale co się okazało, pojechałem do tego Nowego Jorku i takiego kopa dostałem energetycznego tam, a tak się jakoś podnieciłem tym wszystkim otoczką, bo Nowy Jork to jest coś niesamowitego, tak powiedziałem, komercyjnie. To jest największy maraton i tam Centralny Park, ja mam właśnie tak jakieś, właśnie tak jak San Moritz mnie bardzo ciągnie, tak samo w Nowym Jorku Centralny Park mnie ciągnie, gdzie bym mógł biegać cały czas w Centralnym Parku, nie wiem, coś tam czuję, jakiś sentyment do tego Manhattanu i byłem tam prędzej już kilka razy, na tym i zawsze właśnie ten Centralny Park mnie tak urzekł. Dlatego pojechałem tam i co zrobiłem? Stwierdziłem, że pobiegnę w pałkę, czyli pobiegnę ile mam sił i zobaczę, kiedy padnę. Się po prostu zajadę. Wierz mi, że pierwszą połówkę zrobiłem w 1:17 chyba 30, czyli pobiegłem tak, jakbym biegł tylko połówkę, gdzie później dobiegając na 26 kilometrze na Queensboro Bridge, do dzisiaj pamiętam, taki metalowy most, gdzie chyba długi jest 2 kilometry i nie ma ludzi, bo to są tak jakby piętrowy, tam ludzi nie może być i biegniesz i słyszysz, jak biegniesz i taki hałas głośny. I ja biegnę sam, żadnych ludzi nie było i taki hałas, tylko jak ja człapię i zwalniam. Jak zbiegałem w dół już na taką prostą, chyba 7 Avenue, po prostu nie miałem siły. Od 27 kilometra praktycznie przeszłem, no może nie przeszłem, bo tam biegłem po 4.0, po 4.5, co nie? Ale to się wydawało mi, że ja idę. Tak dostałem po dupie, w ogóle, wiesz, zakwasiłem się już po praktycznie 5 kilometrach, w ogóle tam później do mnie pisali do mnie koledzy, którzy mówili, jak widzieli moje międzyczasy na 5, na 10 kilometrze, to nie wierzyli w to, że ja tak w ogóle pobiegnę, bo biegłem na 2.30 od razu na początku i tak zwalniałem, że Nowy Jork, wiesz, pobiegłem na fantazji, chciałem zobaczyć, jak to jest, jakbym biegł na full i gdzie padnę i tak zrobiłem, że padłem, ale ukończyłem go spokojnie, tam chyba zrobiłem w 2.52, skończyłem na 2.52, zaczynając od 2.30. No i z Pawłem mówię, Paweł, musimy teraz 2018, maraton miałem taki, że pobiegnę Orlen w Polsce, ale właśnie zacząłem z nim treningi wtedy na poważnie, jakby tak w listopadzie skończyłem, odpoczęliśmy i w grudniu zacząłem treningi i coś mi na początku nie szło. Jego system treningowy był całkiem inny, było dużo rozbiegań, trochę fartyków i jakichś tam zabaw biegowych, ale jakoś mi nie siedziało i pamiętam na początku stycznia miałem problemy z oddychaniem, nagle mi się okazało, mówię, Paweł, coś jest nie tak, biegnę
Ja przeważnie biegałem wtedy rozbiegania takie wolne, easy, biegałem po 4.30, mówię, ja biegam po 4.50 i ja mam tętno strasznie wysokie, mówię, to jest niemożliwe, to jest coś nie tak. I nie mogłem skoczyć na jakieś, nie wiem, albo przez święta, faktycznie miałem już trochę, wtedy na świętach trochę nabrałem wagi znowu, tam chyba 3-4 kilogramy znowu, zrzuciłem tą wagę od stycznia, trenowałem z Pawłem, ale dalej mi coś nie szło, normalnie czułem to w głowie, mówię, nie, jakby wydawały mi się te treningi jakieś lekkie, cały czas sklepanie długich kilometrów, tam po 14, po 15, może nie długich, ale po 14, 15, mało tego wszystkiego, a pojechałem jakoś, pobiegłem właśnie w sprawdzian, miałem pobiec w Rotterdamie, pamiętam, był maraton w Rotterdamie, ale ja mówię, jadę tam pobiec połówkę, że na połowie po prostu zejdę z trasy, żeby nie być całego maratonu, dla sprawdzianu. I tam Paweł mówi, biegnij w pałkę, półmaraton, biegniemy na 1.15. Okazało się, że na starcie, bo tam byłem jakoś przez przypadek, zapisali mnie do elity i byłem razem, wysyłając do zgłoszenie do organizatora, napisałem w mailu niechcąco, że mój czas jest 2.24, a nie 2.42 i organizator mi dał pakiet za darmo i w grupę elity wrzucił. Razem z Czarnymi, poważnie, miałem stoliki rozstawione z napojami w prywatne. Historia normalnie... Wypas. Wypas totalny. Miałem odprawę dla elity, to było tak samo fajne, a więc śmiesznie trochę, ale no, było fajnie. Ale o co chodziło? Wystartowaliśmy razem z elitą. Elita jak poszła, ja z nimi oczywiście, a i na 200, chyba 200 metrów dalej na moście jeden gościu się wywrócił i wszyscy na niego zaczęli wpadać. Ja przeskoczyłem przez gościa i mi tak noga mi się zwichła. I biegłem dalej. Okazało się, że biegłem, wiesz, pierwsze tam 3-4 kilometry po 3.20 parę, gdzie kurde, byłem tak... I na 10 kilometrze już byłem taki zmęczony i w głowie mi się zrodziło, że mnie strasznie noga boli. Normalnie biegłem i mówię, ta stopa, upadłem tam, jeszcze nie upadłem, tylko prawie się przewróciłem, mówię, boli mnie stopa. Przebiegłem chyba 35 minut w te 10 kilometrów i na 11 kilometrze zeszłem z trasy. Powiedziałem, że nie dam rady. A bardzo się wkurzyłem, bo była tak samo żona, czekała na mnie tam na półmetku, wszystko. Wróciłem na nogę do domu, jeszcze tam do nich. Oglądałem do końca maraton. I później wróciłem do domu i zacząłem sobie robić przemyślenia, dlaczego ja to tak zrobiłem, dlaczego ja nie skończyłem tego maratonu i w ogóle zeszłem z trasy. Pierwszy raz w życiu zeszłem z trasy o własnych siłach, tak można powiedzieć, bo już kilka razy umarłem na trasie, że mnie karetka zwijała, bo po prostu zemdlałem, ale nigdy nie zeszłem właśnie poddając się. I wtedy właśnie po kilku tygodniach tak sobie przemyślałem i mówię, ja się poddałem, ja przegrałem w tym i to jest niemożliwe. A więc stwierdziłem, że wystraszyłem się, że nie jestem przygotowany w ogóle, że nie ubiegnę, w ogóle to nie byłem ja. A to nie jest tak, że się o tę stopę martwiłeś, że coś bardziej... Tak, ale ja sobie powiedziałem, że po prostu martwiłem się o stopę, ale moje zmęczenie i wszystko, organizm przekazywał, że cię boli stopa, ale ja wiem dzisiaj, że ja bym biegł dalej, co nie? To nie było tak stopa, bo okazało się, że ja 4 tygodnie później pobiegłem w Orlenie 2.42, potwierdziłem te 2.42, ale nie zrobiłem postępu i coś mi nie pasowało i mówię do grzonki, nie wiem, coś mi nie gra, coś nie tak jest, po prostu nie czułem treningów jego tak naprawdę, co nie? Ale kontynuowałem z nim dalej, mówię, dobra, może będzie następny jesień, bo wiosenne maratony mi coś nie idą, przygotowania, mówię, do jesiennych, pojadę do San Mori znowu, a nawet żeby właśnie jeszcze na początku roku nawet byłem w San Mori, nawet w grudniu pojechałem, w styczniu znaczy się do San Mori z żoną i San Mori doznałem kontuzji, a byłem tam 3 tygodnie. W pierwszym tygodniu dowaliłem sobie 227 km, w drugim tygodniu tak samo 212 i w trzecim tygodniu, na początku trzeciego tygodnia na zbiegach miałem, nie wiem dlaczego trenowałem zbiegi, w ogóle nie wiem, nie jest to ultra, przygotowałem się ten, miałem jakieś treningi do zbiegów, gdzie sprintem zbiegałem zbiegi i tam mi walnęło kolano, łękotka. Zostałem tam tydzień, bo tam żona była jeszcze ze mną i byliśmy tydzień sobie tak jakoś tam na rowerze, pojeździłem to tamto. Wróciłem, zrobiłem badania, się okazało, że muszę mieć operację. Przed samą operacją, na 2 tygodnie przed operacją, ja prowadzę audycję w Radiu Polskim, Polskie Radio Londyn, biegową i zaprosiłem ultramaratończyka, Tadeusza Sekretarczyka i teraz, żeby się lepiej przygotować pod jego tego,
stwierdziłem, że ja nigdy nie przebiegłem ultra biegu, żadnego powyżej 42. I powiedziałem sobie, że w niedzielę z nim była audycja, w sobotę mówię, to ja sobie zrobię bieg 12-godzinny. A więc wymyśliłem sobie, że zrobię bieg 8-godzinny, że będę biegł od południa 12 w południe, koło domu zrobiłem sobie pętlę 4-kilometrową, 3800 chyba 50 dokładnie było, i że tam będę biegł na tej pętli, zaopatrzyłem się we wszystko i o 12 w południe wystartowałem w sobotę, do 12 w nocy biegałem. A po 4 godzinach myślałem, że umrę, naprawdę. W 4 godzinach, bo pierwszy zawsze za szybko biegłem, bo ja nie jestem przestraszony biegać po 5.30, po 6.0, a zacząłem biec nawet ostrożnie, ale tak i tak po 4 godzinach miałem już grubo tam chyba 40 czy tam 50 km, miałem dużo już nabite i zacząłem się już męczyć. Po 6 godzinach chciałem zejść z trasy, dobrze, że przyjechali, właśnie Tadek przyjechał, dużo ludzi przyjechało i mi pomagało ze mną biegać. Faktem ukończyłem, 12 godzin przebiegłem 113,5 km, gdzie ostatnie godziny już naprawdę płakałem. Poczułem, co to znaczy ultra, takie kręcenie w kółko. I to przed samą operacją, gdzie nie byłem, wiesz, bez treningu, bez niczego, bo to było przed samą operacją, żeby już, mówię, pobiegnę, na wierzę, mi to kolano całkiem się rozwali, ale już, wiesz, muszę to zrobić. A więc pobiegłem jeszcze 2 tygodnie przed właśnie te ultra. Na operacji była taka fajna sprawa, że doktor powiedział tak, bo ja tam leżeli inni ci pacjenci, zanim się przygotowałem, ja mówię, czemu oni mają jakieś tam sączki czy coś? On mówi, że jak oni mają sączki, bo oni mieli taką artroskopię, że musieli rozwalać kolano, coś tam kości robić, i mówię, taka przerwa to gdzieś koło 6 do 8 miesięcy. A ja mówię, a co? A doktor mi mówił, że ja może będę miał tam 3 miesiące maksymalnie wracam do biegania. On mówi, no tak, prawdopodobnie tak, jeśli zobaczymy, co tam będziesz miał. Jeszcze jak otworzymy kolano i kamerę wsadzimy. Operacja, budzę się, patrzę, nie mam sączka. Mówię, no to dobrze jest. Mówię, 3 miesiące chyba wrócę do tego. To był listopad, 12 listopada. Mówię, wziąłem komputer, tam od razu dosłownie ledwo się obudziłem, wziąłem laptopa i weszłem na Londyn maraton i zapisałem się do Londynu. Poważnie. Zapisałem się do Londynu na kwiecień. Stwierdziłem, że to będzie moja dobra mobilizacja, żeby do rehabilitacji, żeby się wrócić na Londyn maraton. A doktor przyszedł za 2 godziny i mówi, że poważne miałem, bo jakieś miałem tam jeszcze, oprócz tego, że łąkotkę mi szył, to jeszcze mi jakieś kości rozbijał w kolanie. I że minimum 6 do 8 miesięcy nie będę mógł biegać. A więc od razu się załamałem, bo stwierdziłem, że Londynu nie pobiegnę na pewno, a dopiero się zapisałem 15 minut prędzej, a więc też taka śmieszna historia. A faktem chodziłem o kulach od listopada do stycznia, chodziłem o kulach, naprawdę długo chodziłem o kulach, strasznie mnie to bolało, gdzie nigdy nie miałem żadnej takiej, wiesz, operacji na nogę czy coś, nigdy nie byłem przyzwyczajony do takiego czegoś. Zacząłem się rehabilitować, miałem rehabilitację, wypoczyłem sobie maszynę, żeby szybciej to wszystko szło, i w styczniu zacząłem robić plan, mówię, zrobiłem grubą kreskę, mówię, dobra, teraz zaczynam nowy rozdział, bo nie wiadomo, jak wrócę po kontuzji, czy dalej będę mógł tak biegać, chcę się przygotować na swój przynajmniej poziom, żeby wrócić na początek na swój poziom. Była to wiosna, rehabilitacja mi się kończyła, już zacząłem chodzić o własnych siłach i właśnie wracając do tych właśnie najlepszych ludzi, mówię, muszę mieć właśnie jakichś ludzi, których będą mnie dobrze trenować, ale tak samo uniknę tej kontuzji, bo zacząłem wnioskować, że mnie cały czas co pół roku jakieś kontuzje mnie łapały. Nie mogłem tak naprawdę rozwinąć skrzydeł. Następna osoba, którą właśnie tak dobrze, znaczy znałem, nie znałem, ale znałem jako z telewizji i z gazet i z wszystkich, był właśnie Marcin Chabowski. A zauważyłem, że on zaczął robić szkolenia właśnie na ten temat, a więc chciałem tam jechać, ale że może nie, że jest leniwy, ale my mamy tutaj grupę swoich, Polacy biegają w UK, ponad 2,5 tysiąca ludzi w Anglii. Stwierdziłem, że chciałbym tak samo sobie, ale tak samo im pomóc, i niech pokaże, niech przyjedzie do mnie, zaproszę, i zorganizowałem takie warsztaty biegowe w Londynie, zaprosiłem Marcina, okazało się, że się dogadaliśmy, znalazłem jakichś tam sponsorów. Marcin do nas przyjechał na wiosnę, gdzie już zacząłem lekko truchtać, nawet nie może chodzić, o taką, może no, nawet nie truchtałem jeszcze. Przyjechał tak samo z Jakubem Junkiewiczem, który jest właśnie od rehabilitacji, od takich ćwiczeń, który właśnie on z nim często ćwiczy. Tam właśnie narodziła się nasza współpraca, bo Marcin był u mnie w domu, mieszkał w tym czasie, i dogadaliśmy się i stwierdziliśmy, że
najpierw przez pierwsze 8 tygodni mnie poprowadził Jakub Jącewicz z rehabilitacją na siłowni, z ciężarkami, z wszystkim, z tą nogą, a za chwilę po 8 tygodniach mnie przejął Marcin, gdzie zaczęliśmy właśnie współpracę z Marcinem na wiosnę 2019 roku i powiedziałem sobie wtedy, że to jest taki nowy rozdział. Bardzo właśnie, jak ci mówię, ja bardzo duży nacisk nakładam na dietę i chciałem coś zrobić nowego tak samo w tym żywieniu. Już prędzej myślałem właśnie, żeby przejść na wegetarianizm, żeby nie jeść mięsa, gdzie pożerałem ich tonę, ale zawsze właśnie ktoś mi odradzał, albo ona, albo ktoś inny, żeby tego nie robić. Ale właśnie poprzez te książki, które czytałem prędzej, bardzo dużo amerykańskich ultramaratończyków jest wegetarianami. I tak samo dużo jest triatlonie osób, które zawodowo trenują i są wegetarianami. Weganami w ogóle tak samo. A więc bardzo dużo trawiam. Więc postanowiłem, że od grudnia będę weganem, rzucę mięso, wszystkie produkty zwierzęce odstawię. Przy czym bardzo się bałem, bo jadłem bardzo dużo jajek do tego czasu, nie wiem, nieraz 30 jajek w tygodniu jadłem, i musiałem to wszystko zrzucić. A więc odrzuciłem tak z dnia na dzień, weszłem na wegetarianizm, na weganizm, wszystko odrzuciłem, produkty zwierzęce, i od grudnia zacząłem właśnie taką dietę. Sam sobie to wszystko zacząłem układać, zacząłem czytać trochę książek i zacząłem sam to sobie robić. No i w styczniu zaraz, zanim jeszcze właśnie ten, trafiłem na mojego kolegę, który się okazał, że jest witerianinem. To jest właśnie odżywianie na surowo. Bardzo mnie to przyciągło, bo znałem go jeszcze z 2013 roku, jak właśnie wchodziłem w odchudzanie i w te rzeczy. On już wtedy coś tam próbował robić tak samo z odżywianiem i z zdrowym żywieniem. Jak go poznałem, właśnie teraz go wróciliśmy do siebie, to spotkałem się z nim, a pokazał mi, że ma książkę napisał właśnie o tym witerianizmie, o tym wszystkim. Przeczytałem książkę jedną, drugą książkę, przepisy, i postanowiłem, że spróbuję, wdrożę plan na rok, że zostanę witerianinem, że będę się odżywiał na surowo. Biegając na surowo, choć się obawiałem trochę, bo jak wiesz, bardzo mało, a ja nie znam nikogo, na przykład w 2019, początek roku, nie znałem żadnego sportowca, który odżywia się na surowo i biega ciężkie jednostki sportowe. Mhm. A jaka to była książka? Możesz ją przytoczyć? To jest książka, jedna książka jest na surowo, Agnieszka Juncewicz i Mariusz Budrowski, bo to jest Mariusza Budrowskiego, a druga książka jest tak samo, na surowo to, co lubisz, smacznie i zdrowo. To są tak samo przepisy, co nie? No właśnie, opowiedz w skrócie, na czym ta dieta polega, bo to są produkty surowe, ale to też jest dieta wegańska, prawda? Czyli co, ograniczasz się do warzyw, owoców, orzechów? Podstawa to jest rzeczy niepochodzenia zwierzęcego, czyli wegańska, wszystko na surowo, nieprzetworzone termicznie, ale mogą być suszone w dehydratorze do tam temperatury 48 stopni, czyli wszystkie możemy suszyć, owoce, warzywa suszymy, dużo rzeczy się suszy. Są to orzechy, bo orzechy są suszone, tak samo jest bardzo dużo kiszonek, czyli wszystko kiszone, co jest. Kapusty, buraki kiszone, wszystko co kisimy, kiełki, pyłki sosny mają dużo białka, wszystkie rzeczy właśnie takie właśnie, przeważnie owoce, warzywa, dużo soków, tak samo soków warzywno-owocowych, co nie? Na tym to się wszystko opierało, żadnych rzeczy przetworzonych, nie ma makaronów, nie ma ryży, nie ma chleba, nie ma wiadomo co, nie? Żadnych tam jakichś tam produktów, które przetworzone, które uległy obróbce przetworzenia, nie? Czyli jakieś tam obróbce, bo ryż. Czyli cukry głównie, to jest źródło cukrów, to są owoce, tak? Owoce, daktyle. Warzywa. Daktyla. Na przykład jak chcę coś bardzo słodkiego zjeść, to sobie zjem daktyla. Tak pobiegłem w tamtym roku Berlin na dwóch daktylach i na wodzie. I powiedz, od kiedy jesteś na tej diecie? Od stycznia 2018, czyli to już jest 15 miesięcy. Dlatego tak założyłem sobie, że będę rok na witerianizmie i zobaczymy, co się stanie. A w tym czasie znalazłem się na obozie sportowym znowu w St. Moritz. Tym razem miesiąc byłem z Marcinem Chabowskim, a razem byliśmy. To też bardzo dużo
szczęście miałem, że po prostu mogłem osobiście z nim mieszkać w jednym apartamencie i robić z nim treningi jako mój trener, czyli osobiście go miałem 24 na dobę dla siebie, a to było coś wspaniałego i tam już też się odżywiałem, cały czas się odżywiałem właśnie na surowo, wziąłem z sobą sokowirówkę, dużo rzeczy wziąłem z sobą, kupiłem wszystkie owoce, warzywa, w większości na początku we Włoszech, bo lądowałem we Włoszech, wypożyczyłem samochód i wszystko przewoziłem z Włoch do Szwajcarii, żeby uniknąć trochę kosztów, trochę zmniejszyć koszty. I co trener powiedział na tę twoją dietę? Wystraszył się, powiedział, że on tego nie zna, boi się, że nie dam rady w ogóle trenować, a co dopiero trenować na obozie sportowym. Cały czas się przyglądał, czy daję radę, jak jest z moją regeneracją, jak ja się czuję. I w ogóle, tak jak powiedział na tej ostatniej audycji, że zachodził w głowę, że można robić dwa razy dziennie treningi i się dobrze regenerować. Ja zauważyłem na tej diecie, to jest dla mnie dieta, nie może nie dieta, sposób taki jedzenia już teraz jest, że są dwie rzeczy. Bardzo mało piję wody, ponieważ warzywa mają bardzo dużo wody, a więc ja ogólnie na co dzień nie piję prawie wcale wody, praktycznie zero. Jak trenuję, nie piję wody, nie biorę żadnych żelków, bo wiadomo, jak przeszłem na wegetarianizm, to odrzuciłem w ogóle wszystkie suplementy, jakie są, czyli wszystkie żelki, wszystko, co jest przetworzone, odrzuciłem, więc nie jem żadnych rzeczy. Druga rzecz, dostałem jakby więcej, mam energii, jeszcze więcej energii mam, bardziej się lepiej poczułem, nie czuję zamulenia, nie mam żadnych bóli głowy, jak miałem nieraz prędzej. Co jeszcze takiego... A jak jest ze snem, powiedz? Śpisz lepiej, gorzej, tak samo, czujesz tu jakąś różnicę? Wystarczy mi, jakby to jakoś powiedzieć, czuję różnicę, że nie zasypiam, czyli tak o, wstaję automatycznie, ja byłem trochę śpiochem, że musiałem się naprawdę mieć obudzić, żeby się obudzić od 6, czy tam w 6:30, ja musiałem mieć zegarek i musiałem, ciężko mi było, a teraz 6 rano, czy tam 6, to ja wstaję tak o, nawet bez zegarka, więc, a chodzę spać, my chodzimy naprawdę późno spać, 12, w 12:30, nigdy nie chodzimy przed 12, praktycznie rzadko się zdarza, żeby chodzić przed 12 w nocy, a więc mi te 6 godzin pełne wystarcza na regenerację i naprawdę po tych warzywach właśnie zważyłem, że ta regeneracja jest o wiele lepsza, pomimo mojego wieku, że już jest 45 i tam potrzebuję więcej tej regeneracji. Co wprowadziliśmy w treningach, że po prostu biegam nieraz 5 razy w tygodniu, dopiero w przygotowaniach bezpośrednich do maratonu, ostatnie tam 6-7 tygodni biegam 6 razy w tygodniu, co nie? A więc zwiększamy dawkę tych treningów, ale ogólnie biegamy 5 razy w tygodniu, że mam poniedziałek i piątek przeważnie wolny. Wolny zupełnie, że nie robisz nawet ćwiczeń żadnych? Tak, w poniedziałki nie robię nic, czyli poniedziałki leżę i pachnę, co nie, wiesz, nic. Nie, najlepszy żarty, trening. Najlepszy trening, co nie, nie, w ogóle nic nie robię, próbuję po prostu odpocząć totalnie, się, wiesz, nie myślę nawet o niczym. Nie. No dobrze, a jaki kilometraż osiągasz przy tych 5 dniach tygodniowo? Zanim dojdziemy do przygotowań bezpośrednich, to mam 85 km średnia. A potem przed zawodami? Przed zawodami 100. Maksymalnie, jak ja miałem teraz, miałem miesiąc, marzec wolny, po prostu wziąłem sobie wolne z pracy, żeby sobie przygotować się lepiej do tego do maratonu, który miał się odbyć niby, to najwięcej zrobiłem w tygodniu 127, czyli, ale średnia w marcu mi wyszła chyba tam 110 kilometrów, co nie, na tydzień. A jak wyglądają te treningi, jak one są podzielone między, wiesz, tempowymi treningami a wybieganiami? Mam ogólnie tak, w tygodniu mam dwa treningi, jakby powiedzieć takie, jakby jedną mam zabawę biegową albo interwał, czyli mam jedną mam tempo i nie tempo, tylko steady, czyli mam jedno steady, jedno ma jakieś tempo, a resztę to jest easy run, czyli mam easy, na przykład co dwa tygodnie mam podbiegi jako normalnie dodatkowo jeszcze, a tak to przeważnie to jest easy, steady i jakieś zabawa biegowa albo tempo. I tempo jest narastające, że później już w tym ostatnim przygotowaniu pod maraton to już jest takie naprawdę, te interwały są naprawdę intensywne i na szybkościach dużych. No i dochodzą wybiegania, gdzie w niedzielę przeważnie biegamy do 35 km, ale to jest ostatnie tak samo 6 tygodni, zaczynamy od 25 czy 24, dochodzimy do 35.
te treningi tempowe, czy nadal jest tak, że ty lubisz tak się zajechać mocno na tych treningach prawie, że do pawia, tak? To jeszcze dlatego dalej mam nieraz konflikt z trenerem, że on... Że za mocno, bo, za mocny. Tak, bo on mi mówi, po co biegasz? Mam założenie, bo on mi, biegam dużo na tętno ogólnie. Właśnie tutaj się dużo zmienił, że biegam na tętno. I jak mam na przykład tempówkę, to mi nawet tempówkę mówi, biegniesz na przykład dwójki, czy tam trójki, biegniesz do 150, on mi tam zakłada do 152 uderzeń. I okazuje się, że ja na przykład biegnę i biegam do 158. I wiesz, i zamiast po 3,30 on mi każe biegnąć każde 3 km, po 3 km, po 3,30 na kilometr, a ja biegnę po 3,20, po 3,17, każdy 3, wiesz, a więc... Spora różnica. I nagle dzwoni, no mówię, i wiesz, on właśnie często do mnie dzwoni i klnie. I wiesz, i wyzywa, co nie? Co mówiłem? Narastająco. Trening narastający, a nie, że się zajeżdżasz. Chcesz się zajechać, to sobie biegaj sam. Ale to nie jest tak często, co nie? Tylko po prostu nieraz są takie dni, że ja czuję, że mam siłę. Naprawdę, wychodzę na trening, biorę taki trening i ja go jadę tak, że ja nie czuję. Mówię, zobacz Marcin, albo nieraz nawet on patrzy na szybkości. Po co by biegać? Tak mówię, Marcin, zobacz moje tętno. Ja przy samych przygotowaniach easy, ja biegam 4-0. Przy tętnie 128, ja mam 4-0, biegam na kilometr, przy wytrenowanym, ja mówię, ja nigdy tak nie biegałem. Ja mówię, Marcin, zobacz, jakie mam bieganie na tętno, co mi robić, nie? Mówię, to jest coś pięknego, co nie? Ja sobie biegnę 4-0, ja nie czuję 4-0-5, bo tak biegałem nawet w San Moritz z nim. On tak samo biega luźne biegania, takie easy, bardzo wolne, on biega sobie 4-0-4-0-5 i wtedy tam jeszcze San Moritz miałem po 135, tak? A teraz już biegam 128, 130, 131 maksymalnie mam na easy ranie. Steady, ja teraz biegałem ostatnio, jak steady biegłem, to po 3,45, 3,50 na tętnie 145, a więc wiesz, te bieganie, właśnie te treningi z nim naprawdę obniżyły mój pułap tak samo tlenowy, że widzę te wytrenowanie i widzę efekty, że z nim właśnie czuję, że to jest właśnie to, co mi brakowało, może u Pawła Grzonki, a tutaj co się robi, że my trenujemy drugi rok zaczęliśmy trenować teraz, bo minął rok, więc zaczynamy drugi rok trenować i nie mam żadnych, nie chcę odpukać, ale nic mi nie dolega. Wszystkie ćwiczenia, które Marcin daje, to są właśnie ja mam w każdym treningu, każdego dnia trening biegowy jest sprawność. Ja mam w każdym treningu sprawność. Na początku mam dużo siłowni, mam 2-3 razy w tygodniu siłownię, gdzie ja chodzę i tam ćwiczę. To nie są jakieś ciężkie ciężary, cała ta stabilizacja ruchowa, tak samo sprawność ruchowa, żeby właśnie to robię właśnie na siłowni, z tymi właśnie ciężarkami, różne spacery. A ile czasu zajmują ci treningi na siłowni? 40 do 50 minut, jak mam, co nie? Nieraz mam połączone z bieganiem, że na przykład mam easy 6 km czy 10 i idę na siłownię, albo odwrotnie jest, nie zależy i tak samo jest, że tak. Ale treningi ogólnie więcej niż do 2 godzin nigdy mi żaden nie zajął. Bo nawet jak mam 30 kilometrów, to mieszczę się w 2 godzinach. A to jest tak, że potem jak jesteś na siłowni już, to biegniesz bieg na bieżni, czy wychodzisz i biegniesz nie, na dworzu? Na dworze zawsze. Ja nienawidzę bieżni mechanicznej na dworzu. Nienawidzę mechanicznej. Faktem w tych przygotowaniach biegłem może kilka razy na bieżni, ponieważ strasznie lało i wiało, a chciałem zrobić dobrze trening. A więc zostałem na bieżni, ale tak to nigdy tego nie robię. No dobrze, powiedz, jak w tej sytuacji teraz, ciężkiej na świecie, jaki masz plan startowy? Co ci tam chodzi po głowie? Strasznie ogólnie właśnie wracając do początku właśnie marca, gdzie ja jeszcze w 15 marca wierzyłem, że ja gdzieś pobiegnę. Nawet zacząłem się zapisywać na maratony, bo wiedziałem, że mi odwołali Londyn. Zapisałem się do Kazania nawet w Rosji. Poważnie. Złożyłem aplikację o wizę rosyjską, żeby lecieć do Rosji, biegać. Ale za chwilę się okazało, 20 któregoś, 10 dni później, się okazało, że przełożyli na sierpień. I zacząłem szukać nawet na Filipinach. Szukałem w Tajlandii na wyspie. Naprawdę szukałem już bilety, żeby jechać na Tajlandię, takie mała wyspa, bieg się okazało, jak tam zadzwoniłem,
że nie przyjmują z Anglii, bo jesteśmy w największym, ryzyko nasze państwo największe, w szóstej grupie jest, gdzie nie przyjmują w ogóle takich ludzi, żeby tam w ogóle nie chcą widzieć, że jesteś z UK. Dlatego koniec marca stwierdziłem tam 20 któryś przed swoimi rodzinami, że jednak nie pobiegnę, pogodziłem się trochę, faktem byłem bardzo zdenerwowany, trochę taką jakby ala depresję małą wpadłem, bo nie mówię, po co ja trenowałem tyle, naprawdę zacząłem się dobrze czuć i wiedziałem, że ten przynosi efekty, a tu nagle ząk, nie ma nic, nie mówię, Marcin, już zaplanowałem sobie, wymyśliłem z żoną takie coś, że pojadę do Austrii, zorganizuję sobie sam maraton, pojadę do Austrii, do Wiednia, i pobiegnę trasą Kipkocze, opanowałem ją, przeczytałem o niej, dlaczego taka była, dlaczego 500, pierwsze 500 metrów było w ogóle z górki, dlaczego takie coś jest, no wszystko tam sobie wyczytałem właśnie o tej trasie, o tej pętli w tym parku i stwierdziłem, że tam pojadę i mówiłem się z Marcinem na początku, że 5 maja, to właśnie miało być za tydzień, że pobiegnę tam maraton sam, żona mnie poprowadzi rowerem i pobiegnę maraton właśnie na taki rezultat. Wiem, że mógłbym się tak zmobilizować, tak jak na zawodach, że mógłbym, wiesz, na tyle mam myślę głowę mocną, że po prostu mogę sobie wyobrazić, że biegnę w takim biegu i biegnę pierwszy i dobiegam tam. A więc, ale coś się okazało, że Austria też została zamknięta, wiesz, nic nie latało z Anglii, nie chcieli tak samo, a więc porzuciłem te wszystkie myśli. Poddałem się, powiedziałem Marcinowi, że okej, przestajemy trenować, znaczy inaczej, przestajemy robić przygotowania pod maraton i po prostu zwalniamy. To Marcin wtedy wrzucił mi, no to mówi, zrób test na 10 km, gdzie się bardzo zdenerwowałem, bo mówię, jak to? Ja w maratonie mam biegnąć tempem 3:40, a ty mi każesz biegnąć teraz po 3:20, gdzie wiesz, zabraniałeś mi na treningach na tempie mi biegać takimi szybkościami i wiedziałem, że nie jestem przygotowany w ogóle pod jakieś tam 10 km. Pobiegłem, złamałem te 34 minuty, pobiegłem 33:50 parę, zmierzyłem sobie sam trasę, po prostu mam taki sprzęt, bo ja organizuję biegi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 10 km, a więc mam taki pomiar, przyrząd do pomiaru trasy, zmierzyłem sobie u siebie trasę dokładnie co do metra, poznaczyłem sobie sprayem na chodniku kilometrówki co kilometr i żona z synem mnie rowerem ciągły i biegłem normalnie jak na biegu. Zrobiłem sobie, nie poszłem do pracy rano, poważnie podeszłem do tego, zrobiłem sobie nawet jedną stację z wodą, żeby mi żona podała wodę i pobiegłem te 10 km. Pobiegłem, za chwilę Marcin mówi, to jeszcze piątkę pobiegnij, gdzie ja nigdy w życiu nie biegałem, w klubie biegałem 2 razy piątka, tak to nigdy nie biegam takich maratonów, takich biegów. No i pobiegłem teraz chyba tydzień temu. Tak, w sobotę pobiegłem, w niedzielę, miałem biegać w sobotę, ale w sobotę stwierdziłem, że nie chcę biec właśnie, a Marcin mówi, dlaczego nie w sobotę masz biec? Ja mówię, niedziela, miał być maraton londyński, pobiegnę sobie w niedzielę rano. Wstaliśmy, pobiegłem 16:23, gdzie pierwszy kilometr przesadziłem, bo biegłem 3:05, wystartowałem jakbym biegł z Chabowskim chyba i wiesz, i się zajechałem po 2 kilometrach, ale nie, wiesz, przebiegłem spoko, zrobiłem 16:23, jestem zadowolony, teraz po prostu mam tydzień takiego odpoczynku, czyli tak jak dzisiaj pójdę sobie, pobiegam 12, takie easy i ten tydzień następny jest takie tylko easy i później powolutku zaczniemy, wiesz, przygotowywać się pod następne plany, wiesz, teraz obecnie nie można nic planować, bo wszystko przesuwają cały czas, faktem będę szykował formę na, wiesz, miałem, zapisany byłem do Berlina i do Londynu mam, entry już opłacone, Berlin już odwołali, a więc już nie biegnę 26 września, na początku października mam Londyn, który jeszcze nie odwołali, ale coś czuję, że odwołają tak samo, będę szukał na październik na pewno biegu takiego na kilka tysięcy ludzi tylko, bardzo małego maratonu, gdzie płaskiego, a więc plan jest taki, że no jakiś maraton muszę i mam nadzieję, że wiesz, mam jeden cel, wiesz jaki, cel, póki jeszcze się nie zestarzeję na tyle, chcę zrobić główny cel to pobić te 2:30, zrobić 2:29 i wtedy mogę przejść na ultra i zacząć biegać ultra. O właśnie, ultra. Chciałem się ciebie dopytać, 2:29, piękny cel, ale chciałem się ciebie zapytać o właśnie obiegi górskie i obiegi ultra, bo wiem, że w górach jakiś romans miałeś już z wygrałem półmaraton w Polsce. No właśnie. Nie no, pojechałem do Polski kiedyś na taki w czerwcu, nie wiem, w czerwcu albo w lipcu jest bieg na Jawornik, 21 km, właśnie półmaraton.
Pierwszy w ogóle górski bieg tako z niczego i okazało się, że już na chyba tam 6 kilometrze byłem pierwszy, wszyscy zostali z tyłu i tak cisłem, a tam jest cały czas 11 kilometrów pod górkę i później zbiegasz non stop, nie? A więc lubiałem ten ból, ci powiem, że fajnie mi to szło, zbiegłem, wygrałem ten bieg, zadowolony, przyszli do mnie ludzie, się pytają, w ogóle się dziwili, bo tam byli sami tacy młodzi gówniarze, po 20 parę lat biegli wszyscy, a nawet prezenter powiedział, że ile pan ma lat, nie? Że pan tutaj przyjechał, to... że wiesz, z jakimiś tam góralami wygrałem, co nie, faktem krótki odcinek, ale ja myślę, że wiesz, że niedługo, jak mówię, ja muszę swój cel dokonać i ja na te ultra przejdę i jeszcze mnie trochę czeka, jeszcze mam w głowie jeden taki ten 50 kilometrów. Wiem, że to jest taki dystans w Polsce, nawet w reprezentacji Polski, który jestem w stanie powalczyć nawet, wiesz, o Mistrzostwo Polski, w ogóle nie wiekowej, tylko w normalnej kategorii, a i nagle chciałbym się wybrać na takie jakieś może Mistrzostwa Świata na 50 kilometrów, to bym tak zaczął ultra od tego, bo to są takie... Ja wiem, że mogę utrzymać takie szybkości, wiesz, dłużej trochę niż 42 kilometry, trochę mniejsze, ale ten i wiem, że to mnie bardzo ciągnie, że to jest taki pomysł i wtedy dopiero przejdę całkiem na ultra, gdzie wiesz, mam nadzieję, że ta szybkość moja, którą mam obecnie, pomoże mi po prostu w ultra, w bieganiu i w jakimś tam, wiesz, bieganiu szybciej, w te ultra chodzi o jakieś wygrywaniu. Totalnie ci to pomoże na pewno, ale powiedz, jak myślisz o ultra, to myślisz oczywiście o płaskim ultra, czy o górach, czy jeszcze nie wiesz do końca? Górach, ja myślę, że górach, nie, no myślę, że górach, co nie? Ja jak płaskie, to tylko do tych 50 kilometrów, choć jeszcze tak też samo myślałem o stówce, bo stówka to jeszcze jest taka, też można szybko powiedz, stówkę. No wiesz, są jeszcze imprezy, wiesz, wielodobowe, wielogodzinne w ultra, mam... wiesz, są spartatlony na przykład. Tak, no, mam doświadczenie, no. Wiesz, nasze doświadczenie nie jako na sobie, ale właśnie mój kolega Tadeusz Sekretarczyk, on biega w 24-godzinnych biegach, była u nas Patrycja Bereznowska, tak samo właśnie mam doświadczenie, byłem na Mistrzostwach Polski w Suprasiu w Polsce 2 lata temu, na Mistrzostwach Polski 24-godzinnych, byłem na Mistrzostwach w Czech, gdzie to było? Nie wiem, gdzieś jakaś mała miejscowość była w Czechach, też na biegu 24-godzinnym, gdzie właśnie jako serwis dopingowałem, pomagałem tym biegaczom, a więc trochę od kuchni tych biegów znam i wiem, jak to się odbywa, jakimi tempami biegają i wiem, jak to jest ciężko i jakie to jest zniszczenie organizmu i co trzeba być, żeby biegać na pętli kilometrowej przez 24 godziny. Jakieś tam doświadczenie, jak to widzisz z boku, też jakieś nabierasz, co nie, jakby nie było. Tam poznałem tak samo Pawła Żuka, gdzie niesamowita osobowość. Patrząc właśnie na Pawła Żuka, bo ja kiedyś właśnie nie wiedziałem, że Paweł Żuk na przykład jak wrócił, jak pobiegł te 1600 kilometrów, on pojechał do Warszawy na półmaraton, ja też byłem, i pobiegł 1.23, 1.22, gdzie ja byłem w szoku, że gościu z takiego czegoś nagle bez treningu wchodzi, wiesz, w szybkości, no 1.20 to jest szybkość 3.50 parę, no to wiesz, to są strasznie duże, że on ma szybkość, dlatego... Myślę, że, ale bardziej ja właśnie, to co ci mówię na początku, rowery mnie ciągły w góry, że góry były i rowery. Ja myślę, że ja bym właśnie ultra góry, bo ja myślę, że już tak zastanawiałem się na przykład nad Rzeźnikiem, co nie, bo ode mnie tutaj dwóch kolegów biegło Rzeźnika, zajęli trzecie miejsce rok temu w Rzeźniku i właśnie mówiłem, że może w paru Rzeźnika spróbuję, że na pewno coś będę próbował, są biegi przecież na Śnieżkę 3 razy, co nie, a więc... takie coś, nie? Już nie wspomnę właśnie, jak to wiesz, o Spatarachonie, czy wiesz, o takim, wiesz, jak biegła Patrycja, wiesz, The Badwaters, nie? Zacznę małymi kroczkami, na pewno najpierw te 50, później sobie w górki wskoczę, prawdopodobnie wskoczę w górki takie, wiesz, już takie ten, a pętle na razie 12-godzinne i 24-godzinne zostawiam, na razie nie, może jeszcze nie ta sprawa. Myślę, że lepiej wolę przyrodę i wiesz, i widoki. Kurczę, no to twoje przygotowanie maratońskie to będzie, powiem ci, no będziesz dużym konkurentem dla całej reszty. No mam nadzieję. Przyjemnie będzie na to popatrzeć. Mam nadzieję, że wiesz, że mam na tyle mocną głowę właśnie, gdzie wiesz, ja potrafię się, jakby to powiedzieć, wiesz, z bólem długo biec i zajechać się tak, że tak ci wspominałem, byłem 3 razy w karetce, gdzie nie pamiętam, kiedy mnie zabrali, a więc potrafię swoje ciało doprowadzić do takiego tego, że lubię znosić ból i wiesz, i przekraczać swoje granice, dlatego myślę, że ultra, ja już powoli szykuję swoją żonę tak samo i rodzinę, że
jeszcze chwilę, dajcie mi rok i ja przechodzę na ultra. Fajnie, fajnie, mega fajnie. A rodzina tym razem będzie jeździć nie po miastach wielkich, tylko po jakichś pięknych przestrzeniach. Żona tym bardziej, że żona nie lubi takich dużych aglomeracji, bo mieszka w Londynie, więc jak jechała, jak do Tokio czy coś, to ją to nie ciągnie, albo Nowy Jork. Woli właśnie wsie i takie zielone, a więc dla niej to będzie idealnie. Super. Chris, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Niesamowicie motywujące. Niesamowicie motywujące, już chce mi się jeść na surowo i biegać maraton szybciej niż to robię do tej pory, więc strasznie ci dziękuję. Czekamy, aż zobaczymy cię w górach polskich, mam nadzieję. Na pewno. Chociaż tam, kurczę, w UK masz niesamowite trasy, mega hardkorowe, jeśli chodzi o pogodę. Tak, mamy. Jeszcze wspomnę, że właśnie zapomniałem powiedzieć, biegam tak samo z zespołem swoim górskie Walii, są biegi górskie, takie sztafeta dwudniowa, że biegniemy z północnej Walii do południowej Walii, do Cardiff, dwa dni się biegnie, każdy biegnie jeden etap, tak samo górskie, tak samo tam jest i tak samo są piękne trasy, że ja czuję, że na pewno tam się znajdziesz, na pewno o mnie usłyszysz w Polsce o ultra. No mam nadzieję. Chris, dziękuję ci bardzo za spotkanie i udanego treningu dzisiaj, pozdrawiam, dziękuję ci serdecznie. Dzięki, do usłyszenia, no cześć. Trzymaj się, pa, hej. No i jak wam się słuchało? Dla mnie droga biegowa Chrisa jest bardzo ciekawym przykładem podczas teoretycznych rozmów na temat tego, co jest ważniejsze w osiągnięciu sukcesu. Talent wrodzony czy praca? Są tacy zawodnicy, którzy potrzebują pracować bardzo niewiele, aby osiągnąć obłędne wyniki. A są tacy, którzy całe życie poświęcają na treningi, dopasowanie diety i techniki biegu, aby zawsze być poza podium. Kluczowa więc pozostaje definicja sukcesu. Nie tego dyktowanego przez społeczeństwo, ale tego dyktowanego przez serce. Mam wrażenie, że Chris jest po prostu szczęśliwy spełniając się w biegu i bardzo miło się na to patrzy, a jeszcze fajniej się kibicuje. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas, czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych odcinków dwóch podcastów, które prowadzę, czyli Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba wam się to, co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl/BlackHatUltra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają już 53 osoby. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl, gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia, czytać transkrypcje i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra@blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci 5 minut spokoju. Wyobraź sobie swoje ulubione miejsce. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buźka.